Słuchacie podcastu Luźno przy kawie, pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. Galanta. Galanta, galanta. Dzień dobry, witamy Was w podcaście Luźno przy kawie. Z tej strony, Adam Borodo. Ludwik Chybiński, dzień dobry. Cześć i chwała, Wam wszystkim. Witamy Was. Tych, którzy są z nami na wizji, tych, którzy są z nami na foni. Na Jak zawsze nastaje ten przepiękny dzień, którym jest środa około godziny 19, ale dzisiaj je prawie robiliśmy, 19.21. Ja napisałem, że między 19.00 a 19.30 i jesteśmy wpisani. Ej, jesteśmy wpisani, słuchajcie, jest naprawdę coraz lepiej. Będzie coraz lepiej i coraz... Ja się mogę skupić, bo... Ludwig... Mamy, dzisiaj, mamy dzisiaj, chciałbym powiedzieć, bardzo dużo ekranów. W sensie Adaś to zazwyczaj ma wokół siebie bardzo dużo ekranów. Dziś jest wyjątkowo dużo, ponieważ nadajemy też na Instagramie. W sumie nie wiadomo po co, ale... Ale jesteśmy tam. Kto jest z nami, a kto by chciał posłuchać w lepszym dźwięku tego jakże naszego pięknego odcinka, to gorąco Was zapraszamy na naszego Facebooka. Dobra, ja posłuchaj, O, tutaj dużo osób się zrobiło. Z grubej rury zaczynasz? Tak. Zawsze jest na początku dużo. A potem o Jezus Maria, te dwie gadające głowy. Dziękuję bardzo. Nie chcę go. Ja, pierdolę, znowu to samo. Jakoś za wysoko jesteś. Możecie, czekaj. No weźmy troszeczkę. O, matko. Pach. Nie, dobrze. No dobra, olej. Yy, od czego dzisiaj zaczniemy? Yy, od czego dzisiaj zaczniemy? No to może ja cię. Nie, ale poczekaj. Dam. Ty, ale... Ja ci dam jeden temat, bo y, ostatnio zostałem sprowadzony do parteru, chciałem powiedzieć. No. Yy, dlatego, że dostałem powiadomienie od Spotify'a. O czym? Yy, o tym, że spinają y, lyrics, słowa, piosenek no. z, y, w aplikacji, że możesz teraz sobie odtworzyć kawałek, na no przykład można. twojego gulbnego Snoop doga no. I masz w czasie rzeczywistym odtwarzane słowa. I Gacek, mój serdeczny przyjaciel z Nidzicy, powiedział mi, że to już dawno było. A mi się wydaje, że to wcale nie było. Nie, nie było, bo było behind the lyrics. I, było... I behind the lyrics był opis tego, tak, o czym i... albo co było, co było charakterystyczne tak, w tej było, to było spięte, to o czym ty mówisz, to było spięte z takim portalem, który się nazywa Genius, chyba. Tak. I tam były takie ciekawostki dotyczące na przykład powstania utworu i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jest rewolucja stary, i to jest tak zajebista rzecz. I powiem ci dlaczego. No, dlatego że. Ja jakby mam ten background lekko językowy, ale niestety nie mam na tyle biegłości językowej, żeby zrozumieć na bieżąco rap, Amery okay. amerykański, angielski jak zał tak zwał. I w tej sytuacji, w której ty możesz odtworzyć sobie kawałek i te masz na bieżąco podawane Rozpisane, słowa, nie? to jest zajebista sprawa, bo możesz momentalnie skleić to znacznie szybciej i znacznie lepiej. I dla mnie to jest stary game changer. Okay. w tym momencie. No okay. Dlatego, że po prostu wszystkie te utwory, które, w których jest istotna warstwa tekstowa, ty nie byłeś tego w stanie. Bo wiesz, kiedyś to się robiło tak, że wchodziłeś, jeżeli ktoś spisał te słowa, odpalałeś sobie na przykład nie wiem na kompie, albo drukowałeś sobie, jeżeli miałeś taką e, takie preferencje, drukowałeś sobie te słowa i na bieżąco to śledziłeś. A w tej chwili masz nawet może sobie karaoke odwalić, jak chcesz. Co jest, w przypadku ale dosyć trudne, zwłaszcza znaczy... to, że my nie jesteśmy Amerykanami, ale wiesz. Mm -hmm. mm -hmm. no. Ja powiem tak. Czekaj, sobie tylko tutaj piszę Spotify mm -hmm. lyrics. Ja ci powiem, że ja między, używałem <coughs> ja między innymi używałem Apple Music, albo przerzuciłem się na Apple Music, mhm. tylko dlatego, że właśnie można było praktycznie pod każdą piosenką można sobie kliknąć dźwięk. Tak. I obejrzeć sobie i posłuchać sobie tego. Znaczy posłuchać. Leci dźwięki i masz normalnie słowa, nie? I możesz sobie jakby zrobić typowe karaoke z tym, co jest. Nie? I też było spięte tak, że wiesz, tak jak wers wjeżdżał jakiś konkretny, to był wyświetlony. Tak, się podświetlało się akurat, się akurat to i to i tak skakało. A to nie? zajebiste, no to jest... nie wiedziałem o nie, tym. Nie, to... to dlaczego mi nie powiedziałeś tak, jak nie przekonywałeś do Apple Music, że jest coś takiego? No ty jesteś i tak nie przekonany nigdy do technologii, więc po co cię przekonywać? Nie, no przecież założyłem sobie to, bo mi po powiedziałeś, że mam to zrobić. ale nie założyłeś scenaro tylko rzecz, nie? dlatego, że było tanie. trzy miesiące forfury. Tak, bo? ostatnio dostałem. Przy... Przypomnienie, że jak kupiłem telefon, to mam trzy miesiące Apple TV w promocji i założyłem sobie to też. Ale nie wiem, po co z prezentami nie ma nic ciekawego. O, ekstra, dużo jest fajnych seriali. For ale mnie mankind. dokumenty in interesują. To nie uświadczysz, tam jest kilka dokumentów. Trzy. Albo cztery. Nie no, że sobie. Nie, no, nie, nie sprawdzałem jeszcze. Pradzę, no ale jest ale kilka. No. Kurwa to wiesz, przepraszam. <laughs> na ninatece masz, wiesz, masz masę. No nie, no tak, no co innego jest twoja ninoteka, na którą ty, że tak powiem. Yy... Nie mylisz. Bo ty będziesz bibliotekę z na taka to jest taki portal polski, A, okay. na którym masz dużo dokumentów i filmów takich archiwizowanych z, no, z archiwów telewizji. Z Archiwów telewizji? Z archiwów telewizji? No. Fajne e... rzeczy. Dużo fajnych rzeczy, tak naprawdę. No. E... Dobrze. E... Posłuchajcie, e... nie wiem, od czego zacząć, tak naprawdę. To od tego, co ci jest najbliższe sercu. Powiedz o tych grach, już miejmy to z głowy. O grach? No. Dobrze, ja bym chciał... Tak, przejdźmy sobie do gier. W takim razie ja sobie zrobię tutaj 5.37, może tylko wpisać. Tak, możesz zrobię. wpisać sobie tutaj Xbox. Yy, posłuchajcie, bardzo fajna rzecz się pojawia, bo jak wiecie, ja jestem. Yy, ja jestem graczem. Dość... Yy, no, tak można było powiedzieć. Że takim... Jestem graczem, mam pięć telefonów, słyszę pięć dzwonków. Tak to mniej więcej jestem wygląda. Jestem jak Five Points. Nie wiem, no czy dobra, chcesz mnie obrazić? Nie. Nie, nie. <laughs> nie żartuję. Słuchajcie. Yy, Xbox, bo jakby no, już jest 20 lat od tego, jak konsola Microsoftu pojawiła się na, na rynku. No. Tak naprawdę. I jest taka bardzo fajna strona internetowa, to Wam pokazuję, bo ja osobiście grywam sobie na konsoli, która nazywa się Xbox. Xbox Series S. No. A tych Xboxów trochę było. Ludwik jeszcze się zatrzymał na, na Xboxie 360. Zatrzymał się i bardzo mu tam dobrze. I co to jest? 20 lat. Ha, okej, okay. tak, tak, nie, bo jest 20 lat od tego, jak Xbox w ogóle się pojawił, jak pojawiła się w ogóle idea konsoli, która gdzieś tam ewaluowała po tych, po tym, nie wiem, Nintendo, Commodore, potem była Sega, no. Nintendo i tak dalej, i też pojawił się Xbox, właśnie to, co teraz wam prezentuję na ekranie, to co też możecie sobie kliknąć. Strona muzeum.xbox.com. I ona bardzo fajnie pokazuje. Jak na przestrzeni lat zmienił się ten Xbox, tak? To jest bardzo taka, ona jest bardzo fajnie interaktywna strona, ja się, ja się zaloguję, żeby wam to pokazać. Tylko wiecie co, może ja sobie to. Nie, muszę sobie przeklikać póki co na nas, bo tam będzie się hasło niestety pojawiało, a już się zalogowałem, dobra. Dupa, dupa, raz, dwa, trzy. Nie, i teraz tak naprawdę o! mamy taką fajną interaktywną rzecz, która nam pokazuje Xboxa 360. Taki, mamy jak ja mam. oryginalnego Xboxa, który był na samym początku, 360, tutaj post postać z gry Halo. Xbox no. One, i tutaj mamy teraz najnowszego gracza, czyli Xbox Series X i Xbox Series S. I co to jest? Spoko się słucha, pozdrawiam, a pozdrawszy Sidorku, kochany, dodamy ciebie do broadcastu, żeby tutaj wszyscy ciebie widzieli. Cześć Sidorku. Dziękujemy Ci bardzo. Cześć, Marcin. I teraz tak. Już pokazuję, co jest, bo mi się najbardziej podobało Explore My Xbox Museum. Jeżeli ktokolwiek z Was kiedykolwiek miał, miał dojście do. Znaczy, używał kiedykolwiek Xboxa. Ja tylko sobie usunę Marcina tutaj z naszej tej. Ale to musiałeś mieć Xbox Live, nie? Żeby to znaczy zapisywało. nawet nie musiałeś mieć Xbox Live, a, tylko wystarczyło się zalogować. To i tak było w chmurze przechowywane i po Aha. Twoje podłączenie konsoli do Twoje pod, podłączenie konsoli bezpośrednio do internetu powodowało to, że gdzieś zapisałeś się na tej, na tej, na tej ścianie historii, która jest. No. Ja sobie wejdę do Xbox, my Xbox Museum, w którym jakby prezentowany jest hmm, no, prezentowana jest nasza postać, tak naprawdę moja Kurwa, postać jako. Scary shit, ale nie? to jest to w ogóle jest fajnie metawers. zrobione, bo to jest właśnie ten meta oh, o którym nie. wspominaliśmy, ale tutaj na przykład z takich fajnych statystyk, które są, posłuchajcie, to wam tutaj prezentuję oczywiście tym, którzy nie oglądają czy po nagraniu na żywo, czy e, potem na YouTubie. Tylko słuchają, to powiem wam, że moja pierwsza konsola z jaką zaczynałem, to był Xbox 360. I to też jest w ogóle całkiem fajne pokazuje. Moja pierwsza gra, w jaką w ogóle grałem, to było NBA 2K8. Demo? 2008 rok, nie? Aha. I to było demo. Najczęściej one of the multiplayered uh, game. Games You Played i Sports FIFA 13. Nie? Jaki, to jest w ogóle, jaki to jest prehistoria w ogóle, nie, żeby wiesz, cisnąć takie rzeczy. Pierwsze w ogóle moje zalogowanie do Xboxa to był lipiec 2 lipca 2008 no. roku. Tylko teraz nie pamiętam, czy to jest amerykańskie przedstawienie, czy to jest europejskie, nie bo w Stanach najpierw masz miesiąc, a potem masz dzień. No tak, tak. tak Więc tak, nie tak. wiem, czy to też nie było tak, że ja tego Xboxa, albo sprawiłem sobie nie, w lutym, dobrze, to jest 7 luty, czyli te kilka dni przed moimi urodzinami sprawiłem sobie Xboxa. Zobacz, pierwsza, pierwszy Xbox zalogowany pierwszy raz, to też jest całkiem fajne, jeżeli kogokolwiek to interesuje, myślę, że tak. Mamy 7 stycznia 2008 roku, potem mamy 9 września 2015 roku, mamy Xbox One i potem jest Xbox Series X, całkiem niedawno się pojawił u mnie w stajni konsol. Pierwsza First Play of Most Played Game to, była, to był 10 listopada 2011 no. roku. Nie pamiętam, co to była za gra. I teraz tak, znowu mamy pierwsza gra, którą grałem. Na konsoli 360 to było 2K8 demo. Na pierwszą grę na Xboxie to była FIFA 15, a na Series S to było Fromborg. Pozdrawiam, dzień dobry pani Małgorzato. Pani Małgorzata z Fromborga? Pani Małgorzata z Fromborga. Dzień dobry. To już dodamy panią Małgorzatę do, do transmisji. A, dzień dobry witać. pani Małgosiu. Xbox Series X, FIFA, 2000, FIFA 21 Ultimate, to już tam mało tak? istotne. First, first achievement and locked, to był. Ile tego jaki? jest, powiedz mi? O czym ty mówisz? O, ty, o dobra, już ostatni, dobra. Nie, nie, dalej. jeszcze jedna. Jest ja chcę dojść do tej no. takiej dosyć istotnej. Dawaj. Rare, rare achievement to było day one, nie. Okay. I teraz przejdźmy sobie do takiej fajnej rzeczy, bo jedna rzecz to tutaj była: most played game i Year. To jest trochę tak jak naraz na Spotify, nie? No. Co wszyscy co wszyscy będą klikali i teraz próbują nadrobić, że tak powiem, swój stracony czas, jeżeli chodzi o. Yy, najczęściej słuchane wiesz, najczęściej słuchaną muzykę, żeby się na Spotify dobrze pojawiło. Mhm. I teraz zobaczcie, yy, następna rzecz, jaka tutaj się pojawia, to mam forcę, którą teraz ogrywam, zresztą o której rozmawialiśmy. Way out, Lego Marvel, super hero. Zresztą, jeżeli posłuchajcie, mówię to wprost, nie, zrobię na siebie zbliżenie, żeby nie było. Jeżeli chcielibyście a nie, przekonać drugą połowę, na przykład do konsoli, bo nie jest przekonana, to najlepszym rozwiązaniem jest pójście do sklepu, kupienie konsoli, ale od razu nie kupujecie gierki, w którą chcecie pograć, tylko kupujecie Lego. I teraz uwaga, wkładacie płytę albo ściągacie ją, zależy jaka to będzie wersja, odpalacie sobie tą konsolę, przychodzi na przykład żona zdenerwowana, albo może mąż zdenerwowany, jak ktokolwiek, kto jest jakby tutaj dysponentem wszystkich, wszystkich środków finansowych, jakie macie i siadacie razem, i ta druga osoba, posłuchajcie, łapie tego, łapie tego pada i zaczynacie z nią grać w Lego. Fan jest miłosierny, jak trzeba rozwalać wszystko, co się pojawia dookoła. Naprawdę gorąco polecam. Yy, dobra, jeszcze tak szybko, żeby was nie zanudzić. Mamy NBA 2K12, potem mamy tutaj Top Most Played Games, FIFA 2009, Lipsy. Lipsy. To naprawdę na Xboxie 360, pamiętam jak teraz, można było kupić sobie mikrofony. Mikrofony przez blutacza łączyły się z Xboxem i żeśmy z Hanką po prostu upali w lipsy jak dzice, czyli... To jest to samo co SingStar, tak? Musisz być bliżej mikrofonu. To jest to samo co Singstar. To jest to samo co Singstar, dokładnie tak, czyli, e, czyli no, karaoke. E, te karaoke, ale jest ekstra. No i oczywiście widać, jakim jestem fanem NBA 2K, NBA 2K, mm -hmm. NBA 2K. Mm -hmm. Dobra, ale przejdźmy sobie dalej tym moim, tą moją postacią, bo tutaj jest chyba najistotniejszy element. Ja sobie tutaj kliknę share, żebyście sobie zobaczyli. Moi, moja ilość, że tak powiem, punktów, które zdobyłem, ile czasu straciłem na gry, bo niektórzy będą tak uważali, że to mniej więcej tak wygląda, to jest 22 307 punktów zdobytych. Najczęściej grana gierka to było 2K12, widać, że w 2012 roku, 3 lata po studiach, jeszcze miałem, jeszcze miałem że tak powiem, dużo wolnego czasu, <grym> jeszcze mogłem sobie pograć, 281 gier ograłem. Zdobyłem 1115 achievementów, a moja ulubiona, yy, moja ulubiona seria gier to gry sportowe. Yy, I tutaj też jest bardzo fajne pokazane, że konsole, na się, jakie się posiadało, i niestety w mojej jakby, nie wiem, stajni, jakkolwiek zwał, jak zwał, tak niestety oryginalnego Xboxa nie było i nigdy już nie będzie. Xbox 360, Xbox One i Xbox 3SS. Bardzo fajne, bardzo fajnie, posłuchajcie, to jest zrobione. I fajne, że takie rzeczy się pojawiają, bo to... Hmm, nie wiem, no może można by było powiedzieć, że jest to jakiś tam rodzaj, nie wiem, zabijacza czasu czy coś takiego, nie? Ale ja ogólnie uważam, fajne rozwiązanie, fajnie przygotowane i dobrze, że jakby Microsoft w jakiś sposób podnosi tą, to wiązanie ludzi z konsolą, tak? bo to nie jest tylko, znaczy ja wychodzę z założenia, że sama konsola nie jest, nie wiem, może część osób tak uważać, nie? że konsola jest tylko czymś, co. Grasz w chujki, jak to niektórzy gadali. Tak? W Albo Zbierasz w grzybki. Zbierasz grzybki no. i tak dalej. A czym się różni granie na konsoli, tym od, tym od, od komórki? No tym, że zajmujesz. No nie, no, zajmujesz telewizor ewentualnie, by ktoś chciał obejrzeć no dziesiąty tak. odcinek klanu pod rząd, który był na przykład. Nie? No tak, ale życie, tak, życie tak samo nie barą. możesz mówić, że, wiesz, że, że granie w chujki jest. Nie, nie, na to leciem, od klanu, Nie, nie, nie. Broń wiesz, Boża, wiesz, nie, nie. Jest, nie. Ja broń Boże, każdy, jestem ostatni do oceniania. Nie, każdy ma prawo do zabijania czasu w taki sposób, jaki uważa za najbardziej stosowny. Więc. Niech rzuci pierwszy kamień ten, kto nie grał i nie czerpał z tego jakiejś, no tak. jakiejś jakiegoś fanu. Mi się generalnie bardzo podoba gra. Jeżeli ktoś z Was korzystał, to museum.xbox.com, oczywiście z angielskiego pisane museum.xbox.com, jakbyście chcieli wejść, jeżeli mieliście, zalogujcie się i możecie sobie po prostu, nawet nostalgiczny taki taką podróż w czasie zobaczyć, co było, co oglądaliście, co słuchaliście itd. Kolejny z portali, który uświadamy, jak starzy jesteśmy i jak dużo czasu mijało od momentów, kiedy życie było naprawdę szczęśliwe, a. W tej chwili to już tam, no wiadomo, możesz sobie obejrzeć, pochodzić z awatarem i poklikać w to Nie, ale to nawet nie, nie, no posłuchaj, no i tak wiadomym jest, że odpalasz konsolę i siedzisz i grasz na tej konsoli. Ja przykładem, żeby uczcić trochę te 20 lat, zakupiłem sobie następnego pada do Xboxa, no, no, tak. który jest ładny, kolorowy, który jest z ładnym, przezroczysty takim przydymionym trochę plastikiem zrobiony, z wytłoczonym logiem 20 i ładnym takim zielonym, starym logo no, Xboxa. Nie no, no, fajnie. Wiesz, no, no można. No, Ktoś do mnie okay. przyjdzie, będziemy mogli pograć. No. No, o ile przejdzie. Potem to co, też jest racja. To tak, to też jest racja tak naprawdę. Nie, Więc, jeżeli byście chcieli, to, 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 to zapraszam. To jest generalnie bardzo fajna rzecz. To adres e... podaj, jak zapraszasz. E... wwwluźno <laughs> Bardzo, bardzo ładne. Dobrze wybrnąłem, co? Dokładnie. E... Dla graczy o graczach, bo jakby ten podpunkt tak się mniej więcej nazywa, czyli te 20 lat z Xboxem, e... dużo się może zmienić. I tak, i tak, jeżeli rozmawialiśmy kiedyś o metawersie i przechodzenia w ten świat wirtualny. Tak? i mówiliśmy no tak, o tym kilka no razy, to tak naprawdę granie w gry komputerowe nie, się, nie różni się niczym innym od metaversu, bo też spotykamy się znajomymi, też mamy wykreowane jakieś postaci, którymi gramy w tym internecie. Tak, no. gramy na konsoli. Jesteśmy w jakimś lobby rozmawiamy, tylko że tu jest o tyle fajne, że no nie mamy. To już podkreślałem też chyba w ostatnim odcinku, gdzieśmy żeśmy częściowo tam ten temat też omawiali. No. no to nie masz założonych okularów, nie masz. Jeszcze że... nie masz. No jeszcze nie masz, znaczy możesz, bo do PlayStation jest, ale ja mi błędnik, że tak powiem, szwankowo. Ale generalnie, jak chcesz ale kończysz, wyłączasz zaraz... i. Pozamiatane, nie? No tak, tylko że zrobił zaraz, wiesz, takie okulary, które już nikt ci nie będzie wariował nie? i nie będzie z tym problemu. Zresztą jednym z priorytetów, jak ostatnio wyczytałem, jeżeli chodzi o opracowywanie tego całego oprzyrządowania, powiedzmy, do przebywania w metaversie. To jednym z priorytetów jest zrobienie takich gogli, no. które byłyby do tego stopnia komfortowe, że nie chciałbyś ich zdejmować, powiedzmy, po tych dwóch, trzech godzinach, co jest absolutnie zrozumiałe, zważywszy na to, jaką mają politykę rozwojową. Ten, no oczywiście, tego, że nie? tak. Zresztą ja już tego nie włączałem, chociaż znalazłem ten, ten element, w którym się pojawiała właśnie... Y, element, znowu nadużywam tego słowa. Musimy im robić tak, mhm. Jaki jest element, to... Jezus, jeszcze Andrzej się włączył, nie? Przepraszam was bardzo. No. E, wiesz, był, jest, już, już producenci, że tak powiem, wietrzą kasę w tym. I nic dziwnego, tak? Trzeba no jakby nie. szukać możliwości zarabiania. Nic dziwnego, że próbują to zrobić. Kto pierwszy, ten lepszy, można by było powiedzieć, nie? Tylko. Oczywiście. E, tylko jakby, no to rozmawialiśmy. Następny Second Life, następna postać, następne rozwijanie, następne bycie tym, kim się chce być po prostu. Niech A weź odpal z Notion drugi z dołu link. Drugi z dołu link, dobra. Bo to jest w sumie nawiązanie do tego, to jest takie całkiem ciekawe. Yy, mianowicie to, o czym mówisz dokładnie. Ale zaraz, w którym to jest miejsce? Bo tutaj mam książki Metaverse. Zamiast no, no, tak? A A, przepraszam, trzeci, trzeci z dołu. A, dobra, ok, mam. z Forbes'a, tak? Tak, i proszę to rzucić na ekran. Tutaj posłuchajcie, jakby. Yy, a my będziemy opowiadać o tym. Źródłem jest Forbes, nie? Yy, źródłem jest Forbes, yy, a artykuł traktuje o tym, że firma Nike lub Nike, jeżeli ktoś woli. Amerykańską wymowę yy, złożyła wnioski do Urzędu Patentowego yy, traktujące o yy, możliwości sprzedaży wirtualnych produktów w metaversie, co jakby oznacza bezpośrednio to, że dąży się do tego, żebyś mógł kupić buty Nike dla swojego awatara. O tym takim... właśnie też wspominałem więc, między, między innymi nie. No. I no. to jest e, no, na swój sposób, e, znaczy teoretycznie przerażające, no bo to znaczy mnie przeraża, nie? No. Bo dla mnie jednak to jest e, sytuacja, w, w której ty będziesz kupował wirtualne buty po to, żeby prezentować się jeszcze lepiej w wirtualnym świecie. E, no ale naturalna konsekwencja tego, że te awatary trzeba będzie w coś ubrać. I Nike jest pierwsze, tak jak mówiłeś, że ci producenci, którzy zwietrzą to odpowiednio szybko, no to najprawdopodobniej na tym najwięcej zarobią. No to wszystko do tego prowadzi, nie? Niestety tak. Nie, nie mamy na to w ogóle żadnej odpowiedzi. Chyba tak to będzie wyglądało. Musimy. Just do it częściowo. Ja powiedziałem, że my jesteśmy gotowi to od początku do końca. Ty testować. Ty jesteś gotowy. Znaczy, ja jestem ty, gotowy. Ty będziesz testował i ty będziesz pokazywał. No niech będzie. Dobrze. A chcesz po, po, poopowiadać się propos testów? Różnych rzeczy? Bo Adaś zrobił bardzo ciekawą Tak, i będę chciał o tym zaraz opowiedzieć, ale jeszcze no. zanim, bo ja się jakby rozwinę nad tym i też będę was zapraszał do kolejnego materiału, ale to zaraz. Najpierw chciałbym, żebyśmy sobie w takim razie, jak jesteśmy tutaj w, jak jesteśmy tutaj w tym miejscu, to chciałbym, abyśmy, bo mówimy o, o metaversie, ja bym chciał porozmawiać o tym, o, o Black Friday'u, krótko, dosłownie krótko. Przeraża mnie to, że jest tyle promocji na Black Friday, a nie, ma, nie widziałem żadnej na Andrzejki, a to jest ten sam dzień. I ludzie, jakby, wiesz, w ogóle no się wiesz, o tym zapomnieli. Yy... A wiesz, że ta, te przepisy, o których myśmy mówili w jednym z odcinków, ta dyrektywa, która zakładała e, ochronę jakby konsumentów przed tymi rzekomymi promocjami, czyli miałaby piętnować tych producentów, którzy sztucznie podwyższają ceny. No. Że miałbyś wgląd w to, jak się zmieniała ta cena produktu, czy właściwie yy, sprzedawca miałby obowiązek prezentowania, jak się zmieniała ta cena produktu przed Black Friday'em, to dopiero od przyszłego roku. No tak. No, po i... Mówiliśmy, że była właśnie zrobiona strona internetowa, która, która to pokazywała, ale ja bym chciał jakby no. nawiązać do samego Black Friday'u, bo polecam Wam obserwowanie konta Marcina Gruszki. Okay. Cały czas na Twitterze, bo Marcin Gruszka, jak pamiętacie, jest, znaczy pamiętacie, przedstawię Wam, przybliżę Wam krótko postać tym, którzy do nas dołączają na żywo, a może niekoniecznie znają tą osobę. Naprawdę doskonały PR-owiec tego, z tego świata marketingu, który, który mówi: Ja wpisałem to 1925, który jakby naprawdę wie dobrze i umie dobrze PR, tak można by było to powiedzieć, posłuchajcie. I między innymi. W tej chwili pracuje bardzo, bardzo długo, pracował chyba w, przeszło 8 lat w Playu. Wraz z odejściem Gruszki odpłynęło kupę, kupę różnych klientów z Playa. To takie trochę korelacja, niektórzy się śmieją. Ale ja nawiązuję do Allegro i do tego Black Weeku, tak? bo u nich to mniej więcej tak się zaczęło. No. I Marcin Gruszka regularnie na swoim koncie na Twitterze wrzuca to, co się będzie przez oficjalny sklep Allegro sprzedawało w ramach właśnie Black Friday. Black Friday. I muszę wam powiedzieć, że są naprawdę ciekawe oferty, które pozwalają zaoszczędzić trochę pieniędzy. Bo możemy sobie spojrzeć tutaj na przykład na nowego iPada, tak, 10 calowego. 10.2, przepraszam, Wi-Fi Space Gray, który kosztuje 1800 zł, tak? No, 400 zł różnicy. To jest całkiem dużo, jak za taki sprzęt elektroniczny. Gdzie niegdzie możemy kupić jakiegoś Samsunga czy cokolwiek innego, tak? Jakiś tam tablet za, nie wiem, dw, 1600 zł, tak? A e, będziemy się będziemy i będziemy się denerwować, nie? W tej chwili, jeżeli ktoś będzie chyba, Robert, ku, Robert, robot kuchenny KitchenAid, którego zresztą e, sam uwielbiam używać, tylko myśmy swojego kupili, będąc w Stanach. E, ale 1700 zł, to też jest dobra cena, jak za, jak za e, KitchenAid. -a. Kolor jeszcze. Szary, więc też nie, jest, też nie jest zły. Dużo fajnych rzeczy wpada. Zresztą wiecie, że ja jestem również dużym, dużym. Jestem zwolennikiem sklepu Amazon i rozmawialiśmy kilka razy o Aleksie. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o Aleksie, posłuchajcie, tutaj mówimy o Prime, poczekajcie, ja sobie wejdę do koszyka, bo w koszyku sobie to wrzuciłem. Jeżeli kogoś interesuje i chciałby mieć inteligentny głośnik, to tak naprawdę mamy echo, które jest w tej chwili przecenione o 400 zł, o 50%. Ale język polski dalej nie obsługiwany. No niestety nie jest obsługiwany, no to, to wiemy. No dobra, ale mimo wszystko może ktoś by chciał poużywać, to gorąco polecam, bo mamy dwa rodzaje tego Echo Dot, tak? Jeden jest Echo Dot i Echo czwartej generacji troszeczkę większy, naprawdę z dobrym dźwiękiem, takim basowym, fajnym, przestrzennym dźwiękiem. 300 zł, bo normalnie kosztuje 500 zł, to jest, to jest dobra cena. Okay. Więc jeżeli chcielibyście kupić, to jeszcze przez 7, jeszcze przez pięć dni można sobie w tej ofercie za, za 300 zł zakupić sobie, zakupić sobie ten głośnik. Zresztą, Ty, a co się stało z Cyber Monday? Czekaj, nie wiem co się stało z Cyber Monday, bo Black Friday zawsze były takie promocje, że wiesz oglądało się w teleekspresie jakieś doniesienia z Ameryki, że tam były awantury przed wejściem, wiesz, tam ludzie biegli po te telewizory i tak dalej i tak dalej. Potem było, no to teraz jest internet jest dominującym medium. To my w takim razie zrobimy Cyber Monday. I wtedy promocje będą w poniedziałek w internecie. No to dlaczego to jest teraz wszystko w internecie od samego początku? Ty mi powiedz. Ciężko mi odpowiedzieć, Ludwik. Na to no pytanie. właśnie. Ale niestety, kto się, kto, kto, kto się spóźnił, to ewentualnie nie kupił, bo jeszcze niedawno nowy Kindle Paper White. Jeżeli mm -hmm. ktoś lubi książki elektroniczne, ja mam swojego dobrze działającego, więc niestety nie mogę się go pozbyć i wziąć nowego. Nie, ale ale był dobrze być. przeceniony, bo kosztował chyba 390 zł. Nie? Z 600 paru, więc mm -hmm. wiem, że mogę zawsze, ale no przecież, pieniądze przecież... się kończą. A pieniądze się kończą. A chuj, ze z środowiska. 24, za, za 6 dni jakby wjeżdża no, no, nowe, więc nie ma problemu, wiadomo. nie? Słuchajcie, Kindle PayPay White też dobra okazja do zakupienia. Ale co to on był za 390 zł, a teraz jest za 700? Był za 300, tak, był za 390, czy tam niecałe, no około 400 zł, tak, ale był na pewno przeceniony. Teraz jest regularna Aha. cena 680. Czyli podwyższyli ceny przed Black Friday'em, mówisz? Nie, 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 no, normalnie tak kosztował, Aha. tylko ta pula jakby prawdopodobnie promocyjnych się skończyła, tak? bo a, dużo to ludzi to zdążył, kupiło. To nie? Też jest wersja sygnowana. No. Która ma bezprzewodowe ładowanie, która ma większą pamięć i tak dalej, która kosztuje 900 zł. Nie? Ale okay. mimo wszystko jest, można kupić. Zresztą też warto zobaczyć, że zostały wyprzedane, bo tak naprawdę dopiero 27 listopada pojawił się w magazynie. Nie? I 2-3 grudnia prawdopodobnie darmowa dostawa w, w ofercie Prime. Dodatkowo jeszcze chciałem powiedzieć o Fire TV, bo to się niedawno pojawiło i chciałem o tym wspomnieć. Rozmawialiśmy i też mówiliśmy z Ludwikiem. Ludwik sam zresztą używa. Czego? Ehm, od Xiaomi Stick do telewizora. E, dużo powiedziane, że używa. Jest wpięty. Jest wpięty, no ale używałeś no. swojego no. czasu. No, z swojego się, czasu tak. zdarzało się, że używałeś. i ehm, z... W sensie ja nie używałem tego. Ja używałem Xiaomi, bo jest lepsze. Xiaomi jest lepsze, ale jak jest łysy, nie ten z Brazersów, tylko ten z Amazona. No To, to... kimu w plecy? Kim ja w... używam <laughs> Xiaomi. To kimów plecy, jak to Ludwik no. mówi, ale jest posłuchajcie też Fire TV Stick od Amazonu, typowo, czyli też coś w rodzaju, bo to jest na Androidzie, tylko brandowane logiem Amazonu, taki, no, taki smart TV, trochę jeżeli nie mamy smart TV, tak? To jest taki trochę wyglądający jak pendrive stick, który wpinamy w port HDMI, podłączamy do niego zasilanie, możemy pod ethernet podłączyć, mamy pilota i możemy sobie z naszego telewizora, który nie ma smart TV, zrobić smart TV. Rozwiązanie też fajne i też cena jest atrakcyjna w miarę. Też był przeceniony, widać, nie wróciło, może zaraz rzeczywiście w piątek znowu się rzuci jakaś tam promocja, ale 200 zł, jeżeli ktoś by chciał zrobić to też jest konkurencyjne i myślę, fajne wsparcie i tak dalej, i tak dalej. No i tam za 309 zł względnie większa czy, większy, większy wydatek, jeżeli ktoś ma telewizor 4K, HDR, WDW, DVD, CDA, CDA. reklamują? I tak dalej. W sensie, że to jest w tej chwili już oficjalnie, że można... Aha. No jest oficjalne, bo CDA tak naprawdę ma tą wersję płatną, za którą płacisz i tam jest legalne, Aaaa. są treści, ale jest cały czas też ta stref, ta wersja serwisu, która jest darmowa, nie? I co? I to chodzi normalnie na tym? No jak widzisz, no na, Netflix, na, na Apple na, te, na iPhoneie też możesz sobie ściągnąć aplikację CDA. Tak? Też możesz ściągnąć aplikację CDA i możesz się zalogować i, i oglądać. Nie? No to ciekawe. razie miło że, miło, że się pojawia, miło, że dużo, coraz więcej tych materiałów przetłumaczony jest na język polski. Naprawdę trzeba trochę poszukać, żeby znaleźć ofertę trochę tańszą niż na Allegro. Jest to wykonalne. No, no i to dobry, tyle. No Black Fridaye, ale jeżeli chodzi o Black Fridaye, to chciałem jeszcze nawiązać do Xcom. Bo Xcom co roku ma bardzo fajne Black Fridaye, tak no. naprawdę. I ten Black Friday, posłuchajcie, dotyczy mm, filmu. Ja bym chciał go Wam puścić tutaj na chwilę, ci, co są z nami na żywo, żebyście mogli sobie e, zobaczyć, e, co to jest. No to jest taki krótki trailer, on ma minutę, Czarnego Piątku, trailer horroru, który zresztą będzie, posłuchajcie, opublikowany w czwartek, czyli przed odcinkiem, jak go słuchacie, bo 25 listopada na godzinę 23.30 na stronie xcom.me slash czarny piątek premiera jest jakby zapowiadany film Czarny Piątek, tak? Opowiadający historię przyjaciół, influencerów o, wybierających boż. się na weekendowy odpoczynek i na miejscu muszą mierzyć się z nieoczekiwanymi skutkami globalnego ocieplenia. Sprzęty elektroniczno szalały. Fajne nawiązanie. xcom ma naprawdę bardzo dobre. Ludwik, no nie załamuj się, zobaczcie co on robi. No pokaż, pokaż ten trailer, bo już nie mogę się doczekać co robią influencerzy wobec Zmieniającego się klimatu. Ale to nie chodzi o to. Chodzi tylko o to, że trochę inny sposób promocji samego sklepu. O to mi bardziej chodzi. Wiesz? Tutaj, oczywiście, prezentujemy ze, z portalu YouTube. E, właścicielem tego filmu jest X-kom Reklamy. Trailer horroru Czarny Piątek. Zaraz ban pójdzie na transmisję. A może nas no, zaraz nas mogą ten wyłączyć. Ja tam generalnie nie mam nic do horrorów. Ja uwielbiam horrory. Dla mnie one są bardziej śmieszne. Ale jako, że my lubimy w naszym podcaście nietuzinkowe elementy promocji, tak, nietuzinkowe elementy promocji, to tak naprawdę uważam, że... Czarny Piątek. Ziemniak, Jaś Kapela? Jaś Kapela. Jaś Kapela? Ten Jaś Kapela? Jaś kapela? Ten Jaś Kapela. No to rzeczywiście niestandardowa forma promocji. To się zgadza. Ale Ludwik, Ludwik, oczywiście jakby zapiał tutaj tym pozytywnym, że tak powiem pozytywnym attitude. Nie, No dobra, no jest, nie, ale to, jest to coś innego i się rozniesie. I ale chciałbym właśnie o tym powiedzieć, że to. Wzięli, po ale to. chciałbym też powiedzieć, że to no. jest jakby element w którym X-kom pokazuje kreatywność, tak, która się pojawia. Kreatywność. I nie, I nie bez powodu są komentarze wyłączone chyba co? Nie wiem czemu są wyłączone komentarze. Bo może to jest wiesz, no też się kanał nie. XCom reklamy, tak? To nie jest A. kanał oficjalny XComu, tak? Oficjalnie będzie ten. Ale tak naprawdę zresztą promocję w samego XComie, zresztą zresztą tłumaczyliśmy i rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku, jak był czarny piątek, przy okazji czarnego piątku, że XCom aż tak bardzo rzeczywiście nie podnosił cen, tak? Te ceny były rzeczywiście obserwowane, one były obniżane. Nie było może spektakularnych obniżek, ale niektóre rzeczy można było kupić z dość, dobrą, z dość dobrym, z dość dobrym, z dość dobrym rabatem. Jeżeli ktoś ma pieniądze i chciałby to zrobić, to no Ale też gorąco polecam. Ja... A weź kliknij łapkę w dół. Nie, nie, ma, nie ma łapek w dół. Opinia nie. została wysłana tylko do twórcy. A widzisz, czyli jednak tu są ukryte już łapki w dół. No tak, no bo oficjalnie, nie, nie. Oficjalnie YouTube wprowadził tą informację o tym dislike'u, który nie będzie się pojawiał na YouTubie. I my możemy kliknąć tylko, że nam się nie podoba, będziemy widzieli tylko ilość łapek w górę, a tych łapek w dół nie będziemy widzieli. One tak naprawdę trafiają w tym panelu kreatywnym. Czyli twórca widzi. Twórca widzi, ile jest tych rzeczy, które się nie podoba. Trochę tłumaczenie, jest myślę słuszne tego, co YouTube w, w komunikacie Dawaj, bo prasowy, Ja mam zupełnie inne zdanie. Wiesz, w, komunik w komunikacie prasowym YouTube y, zapisał, że to dotyczy trochę tego, y, że ludzie. Oczywi oczywistym jest to, jeżeli ja widzę, że jest łapka w dół, no to nie będę oglądał tego filmu. Tak? On jest trochę mhm. też tym elementem, który no, jakby wpływa na osoby, które będą odbierały dane treści. Mhm. Nie? Ale z drugiej strony mówią też o tym, żeby wyłączyć w pewien sposób z góry hejt, który się będzie pojawiał w związku z tym, że jest tam za dużo łapek w dół i tak dalej, Czyli mhm. jednym z tych elementów jest właśnie to, żeby ten hejt trochę mm, zniwelować, nie? żeby tylu tych napinaczy różnych nie pojawiały się na kanałach i nie próbowało komentować tego, bo od samego nie oglądając filmu, tylko widząc, że są po prostu łapki w dół. Nie? Dwa. Myślę, że nie usuwanie tego od strony kreatora, w sensie twórcy danych treści, też jest dosyć istotne, no bo on i tak, mu dla niego to pozostaje, on i tak widzi, czy ten film się podobał, czy nie. No to i w, jakim, w jaki sposób to chroni przed, jakby twórcę przed załamaniem twórca, nerwowym? Twórca, znaczy twórca myślę jest odporny na to, no i w jakiś tam sposób, jeżeli już tam wrzuca, no tak jak u nas. No to jeżeli jest odporny, ktoś to, to po co walczyć z hejtem, jeżeli ten twórca jest odporny? No ale twór, oh, Jezus Maria, twórca jest odporny, ale może niekoniecznie inni użytkownicy, którzy wchodzą tylko, no. żeby burdę zrobić, że są minusowe lajki. Czy ty rozumiesz, o co mi chodzi? Rozum no, tak, chodzi o to, że tak. widzi to tylko jedynie twórca. Twórca i tak, tak ma te oni, dane. Tak, ale Oni w komentarzach, w komentarzu prasowym, o to o czym ty mówisz, powiedzieli, że będą się troszczyć o to, żeby twórcy, którzy emocjonalnie podchodzą do stosunku pozytywnych opinii do negatywnych opinii, żeby to nie wpływało na ich dobre bycie. No dobrze, ale to też w jakiś sposób myślę, może wpłynąć tą użytkowników, czy będzie im się chciało w ogóle klucz na dany film, jeżeli nie widzą ile tych łapek nie podoba mi Zgadza się, tylko się. nie mogą to zobaczyć. Ale zwróć uwagę też, ile jakby użytecznych funkcji dzięki temu stracimy. No Masę. No, no, no tak. No. Bo na przykład jeżeli chcesz wejść powiedzmy że miałeś tą swoją przygodę z montażem ekranu w samochodzie. Mhm. I bardzo dużo tego typu, szczególnie tych DIY, jeżeli chodzi o auta, tak, opiera się na nagraniach na, na z YouTube'a i by, byłeś w stanie, dzięki stosunkowi lajków do dislajków, mhm. byłeś w stanie od razu zidentyfikować, czy problem, który ty chciałbyś rozwiązać, będzie, czy ta rada w postaci tego filmu będzie użyteczna, czy nie będzie użyteczna. A w tej chwili masz coś takiego, że będziesz miał te pozytywne opinie, w sumie nie będziesz widział tego, ile jest tych negatywnych opinii, i dzięki temu to w sumie nie będzie wiadomo, tylko że musiał film obejrzeć. Tak na no, no tak, no ja... A do czego to doprowadzi? To doprowadzi do tego, że po tym filmie będziesz musiał kliknąć w następny film, jeżeli ten pierwszy ci nie spowodował tego, że twój problem został rozwiązany i beneficjentem tego bezpośrednim jest YouTube i Google. Ale dlatego, oczywiście, że ale Ludwik, wróćcie jeszcze od Dobrze, no? ja się z Tobą zgadzam doskonale. Ale teraz niektórzy jakby hejtują za ten element podjęcia takiej decyzji, że ma się pojawić, nie podoba mi się, tak? I to będzie widoczne tylko dla użytkownika, który to kliknął. Nie będzie no. tego countu, tak, nie będzie tej liczby tych, tych dislajków. Zwróć uwagę, jak dużym, no. potężnym narzędziem analitycznym, które wie na nasz temat, wszystko jest YouTube, tak? jest. jest cały koncept Google. Więc Zgadza tak naprawdę się. myślę, że podjęcie decyzji, która dotyczy tego, że jest zakliknięte, nie podoba mi się, są pewne badania, są pewne prognozy, są pewne elementy analityczne, na których podsumowują czy stwierdzają, że to może powodować. To co ty mówisz oczywiście tak. do dłuższego pozostania w serwisie, do oglądania tak. reszty reklam i tak dalej, ale w jaki sposób też może wpływa na tą społeczność, bo jednak no. jest to medium społecznościowe, tak? Tylko medium społecznościowe, w którym mamy tych, e, tych twórców wideo, które tam no się tak. pojawia. Więc nie wiem czy to jest dobre, czy to jest złe. My na tym YouTubie pojawiamy się co tydzień tak naprawdę tak. z tym naszym godzinnym lub około godzinnym tak. odcinkiem. Ludzie klikają, że im się podoba, niektórzy klikają, że się nie podoba i za to cenię, bo dobrze, że są takie osoby. bo, bo No to jest bo, zajebiste to właśnie przecież. Ale zobacz, to jest ale, jedyna, to, ale widzimy, to jest jedyna nie? opcja, jeżeli chodzi o wszystkie te serwisy, to, było, to był ostatni bastion tego, że mogłeś wyrazić swoje niezadowolenie. Ja nie twierdzę, Zg zgadzam się w pełni z tobą, że są takie przypadki, że klika się na przekór, tak? No tak, to tak. żeby pokazać, że jest, wiesz, że się nie podoba albo z dupy, bo mu się, udało. się nie podoba na przykład twój ryj no, i mówi, dobra tak to jest. z bomby klikam nie lubię tego, nie? I zgadzam się, jest masa takich, wiesz, takich przypadków. Natomiast w większości tych sytuacji to było, ja osobiście uważam, było bardzo użyteczne narzędzie do tego, żeby sprawdzić od razu ta, ta relacja między plusami a minusami, coś jak w, nie, na Redditie w komentarzach. No dobrze, to już Tobie no. mówię, jak bardzo kreatywna jest społeczność, którą, no. która jest zrzeszona wokół marki YouTube. No. Zawsze pod każdym filmem praktycznie pojawia się dislike. W no. się komentarz nazwą dislike i wszyscy go lajkują. No tak, no ale to jest, ale to właśnie widzisz, czyli jest zapotrzebowanie Jest zapotrzebowanie dalej i zapewne skończy się kiedyś ta zabawa, no ale jakby jest, no. Mm. Potem zaczną banować te komentarze, no bo wiesz, no bo po co, to komu? Tak? Znaczy no, algorytm bo... pewnie będzie banował, no ale zakładam, że jeżeli banował, będzie tam tak. 3,5 tysiąca lajków, dislajków. No to co, to, to zostawią? <laughs> nie, nie wiem stary, no, no to na pewno nie zrobimy czegoś takiego, że przestam oglądać YouTube'a, bo nie ma alternatywy dla YouTube'a. No na tym jest, wiesz, na tym polega główny problem, nie? Że gdyby oni mogli doświadczyć nagłego odpływu użytkowników w związku ze zmianami przez siebie wprowadzonymi... It's fucking impossible. No to wtedy moglibyśmy o czymś rozmawiać, a tak to masz no, jasne. monopolistę, to jest tak samo jak ci, wiesz, twój ukochany łysy z Amazona ci powie na przykład, że teraz to to będzie kosztować tyle i deal with it, nie? No bo alternatywy nie ma teoretycznie, tak? No teoretycznie, jest, no. A u, u nas wie, cał, wiesz, całe jest szczęście, inaczej. że w Polsce jakby Twardo narodowo, twardo jest, jest zakorzenione pepper, jest. Wiadomo. Tak, dokładnie tak, i tu musi być i żadne tam Amazony zresztą. Czyli Polska po raz wtóry bastionem normalności na świecie, tak? K to wszystko tak, co wiadomo. się tylko da. Wiadomo. Polska dla Polaków. No tak. Nie, przepraszam, oczywiście nie o to chodzi. No, ale wiesz, no jakby nie wiem, ten gość z YouTube'a tłumaczył, że to jest do tej pory było jedyne medium, w którym można było dać łapkę w dół. I się przyzwyczailiśmy do tego, że we wszystkich innych mediach są tylko łapki w górę. A my o tym mówiliśmy, panie z YouTube'a, że na tym polega chyba na główny problem nie, z mediami społecznościowymi. Nie no że jasne. wszyscy ci walą serduszki, lajka, yy, lajki i w ogóle twoje komentarze piękne i tak dalej, i tak a nagle się okazuje, że wiesz, że tak do końca nie myślą, nie? A, wiesz, znaczy wiesz, ukrycie, no. ukrycie samych, ukrycie samego, o tym rozmawialiśmy, że nie można lajkować pod postem, to i tak jest bez sensu, bo i tak widzimy kto, kto, kto lajkuje. nie? No na przykład. Nie? I wiesz, no to jest takie, co, co podobnego rodzaju mechanizmy, jak tłumaczenie, że rozwiązaniem na to, że ludzie są uzależnieni od mediów społecznościowych, to jest nowa funkcjonalność Instagrama, w której on ci będzie przypominał, że musisz sobie przerwę zrobić. No zajebiste, nie? że będzie się wyświetlić i nagle, że, że to jest czas, żebyś, wiesz, wstał i się porozciągał. Nie? Chociaż to było akurat było niegłupie dla wiesz, sporej części użytkowników. Gdzie na Facebooku są zapisane linki? Bo ja mam zapisany link i. Nie mam pojęcia. No, nie mam nie pojęcia. mogę znaleźć Rafał Brzuski, wiesz? To możesz szukać, a ja będę w tym czasie opowiadał o czymś. Dobra, dawaj. Tylko mi się. A, wszedłem na stronę X komu. Bo mi kazałeś swoją reklamą tego, że mają super ofertę. Jeszcze teraz, jak słyszałem, że zrobili film z influencerami, i do tego będzie w konwencji horroru, to myślę, że masa użytkowników rzuci się po to, żeby kupić 17 telefon lub 40 ekran na chatę. Myślę, że to będzie akurat. Znalazłeś to, czy nie? Nie, nie, znalazłem, znalazłem. To jest drukowana znalazłem, znalazłem, znalazłem. historia. Nie? Dobra, teraz chciałbym przejść do Rafała Brzoski. O! Krótko. Myślę, 38.11. Nowa usługa się pojawiła w paczkomacie, do której gorąco Was zachęcamy. Ja mam dwie rzeczy, ale nie zdążyłem ich nadać przed odcinkiem, bo dużo się działo teraz, poniedziałek, wtorek i nie miałem kiedy i nie miałem jak zajechać, żeby to zrobić, posłuchajcie. No. Ale jest nowa usługa, która jest live bez żadnych kruczków i dodatkowych wymagań. Cytuję post Pana Rafała, Rafała Brzoski z wtorku 23 listopada na Facebooku. Zamiast wyrzucać do śmieci elektronikę, zarówno działającą, jak i zepsutą, można bezpłatnie Nadać je w paczkomacie Inpost, by zgodnie z zasadą zero waste odzyskać komponenty i poddać resztę specjalistycznymi recyclingowi. Strategia eco-friendly impostu w egzekucji, a nie na papierze. Zajebiste. To jest mi się bardzo podoba. Dwa, jest jakby też ukryta. Zaraz do tego przejdziemy na stronę Rzeczpospolitej Polskiej, bo tam częściowo jest jakby opisany ten proces, ale. Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej, chociażby w Polsce i Dybrowskim Jesteś wychowany wiesz, w odpowiedniej, wiesz. twoi to nauczyciele ty, z klasy 1-3 są na pewno dumni. Kto ty Polak no. biały, nie? Mm -hmm. Szczególnie białe. O tym też mówiłem. No dobra, i do mnie. Nie, ale chcę. No. Znaczy, generalnie jakby no, zajmuje się jakby tą całą usługą impost, tak? bo to wraca mm -hmm. do centrum logistycznego. Mm -hmm. Myślę, że tutaj trochę odzyskiwanie tych elementów też jest związane z zapotrzebowaniem na paczkomaty. Więc myślę, że tutaj mm -hmm. też jest. Ja to trochę szerzej jakby staram się um, zobrazować i poszukać troszeczkę jakby głębszego sensu mm -hmm. stworzenia tego. Oczywiście okay, sens, okay, bo to są sens jest dosyć istotny. Jak wiecie, wszyscy m, myślę, że. Istotny, no bo pozbędźmy się tej elektrośmieci ilości gotów, którą w to wrzucamy i kupujemy coraz to nowsze urządzenia, tak? A z tymi starymi jest problem w jakiś tam sposób. Mm -hmm. I teraz myślę, że tutaj odzyskane komponenty mogą być wykorzystane przy produkcji na przykład, nie Paczkomatu. wiem, paczkomatów. Nie? I to, no. to też jest super rozwiązanie, bo a Brakuje niektórych surowców, więc myślę, tak. że z tych starych można spokojnie to zrobić i nawet w tym procesie recyklingu, który się pojawia, to będzie zdecydowanie, no będzie to bardzo fajne rozwiązanie, nie? Druga kwestia jest taka, no fajnie, no Inpost już któryś raz z kolei yy, i pan Rafał Brzoska pokazuje, no kurde, yy, zmyśl biznesowy, myśl biznesową tego, co można zrobić i w myśl tego, kto mu zarzuca albo kto, kto zarzuca w jakiś tam sposób zaśmiecania czy, 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 czy nieumiejętnego, że tak powiem, dbania o tą naszą ekologię. Jest to ekstra rozwiązanie, więc jeżeli macie jakieś, jakąś elektronikę, ona też nie może być ekstra wielka, tak? nie wsadzicie tam 70-calowego telewizora. No, ale, ale próbować można. Można próbować, możecie go połamać i spróbować włożyć w kartoniku do środka. Jest to, surowce myślę, to surowce, możliwe. Surowce tak? to surowce. Ale jest to, jest, to, jest to dobre rozwiązanie. Zresztą pan Rafał Brzoska i sama firma Impostu, tak naprawdę, jezus Maria tych reklam, Mateusz do nas napisał. Cześć panowie, pan Rafał zawsze ma dobre pomysły. Zgadza się. My jesteśmy, lubimy pana Rafała, więc znaczy lubimy. Lubimy pana Rafała. I pan, pan wisi nam, ale ma czasami nie, nie, naj, nie najgorsze. Zresztą, zresztą też pan Rafał no, chwalił się tym, że na terenie Anglii, UK-u, mhm. jakby podjęli współpracę z logistyczną eBayem, z eBayem. I tak naprawdę to, co na Allegro się dzieje, bo tak naprawdę no, wszędzie na świecie jest eBay, w Polsce jest Allegro, tak? no, bo mhm. Allegro też mówiłem w modelu biznesowym, tak? skopiowało to, co robił eBay na zachodzie, eBay wszedł. Tak. Kiedy mógł wejść czyli po 2004 roku, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. No, no ale... poczekaj, a Brzuska, Brzoska z eBayem wszedł w taką współpracę, że są brandowane eBayem paczkomaty na wyspach, nie? Też, tak, tak, tak. tak. tak też, też. Mhm. I tutaj Weź jest jakby wypowiedź, tylko powiem, informację, oddając sprzęt, gdzie który... to trafia. Poczekaj, oddając sprzęt, z którego nie korzystasz, a który jest potencjalnie sprawny, dajesz mu szansę na ponowne zużycie przez inną no, osobę do... lub instytucję, a dzięki temu pozytywnie wpływasz na środowisko. Koszt serwisu jego ślad węglowy będzie niższy niż wytworzenie nowego urządzenia o podobnych funkcjonalnościach i Dobra, ale tu ma minusa, bo pieprzenie o śladzie węglowym to jest takie, wiesz. Stare laptopy, używane telefony, czy urządzenia małego GD. Zamiast wyrzucać elektrośmieci do pojemników, można szukać aparaty fotograficzne elektroniki, zabawkowej to narzędzia. Wystarczy przygotować paczkę, wypełnić formularz, odebrać go kod na darmową wysyłkę, umieścić go. Na, na, na paczce, paczce no. i nadać w jednej z ponad 15 tysięcy naszych maszyn impostu. Nowa usługa pozwoli nie tylko na zwrot zużywanego sprzętu i jego recycling, ale ma także nadać drugie życie niepotrzebnej nam elektronice zgodnie z DLU. No dobra. I wiadomo, gdzie to trafia? Nie mam, nie wiem, gdzie to trafia, no zapewne dalej jest to w jakiś tam sposób. Poszukam, odpowiem w następnym tygodniu. Wyrzuca się do jeziora i potem znika, jak w chłopakach z baraków. Cześć Bartku, witamy Ciebie serdecznie. Ewi, ewi, ewidentnie. O, no. cześć Heniu. Yy, dokładnie tak to wygląda, no. Eee, czekaj, w przypadku, kiedy koszty serwisu przekraczą koszty produkcji, urządzenie zostanie poddane procesom re recyklingu, w wyniku których odzyskano no wiadomo, No to my czytaliśmy, nie? Zbiórka nie, nie dotyczy także odpadów medycznych <grymianie> czy chemicznych, no tak. No, no, nie będziemy <grymianie> rozpuszczalnika wysyłali nim <grymianie> nie? Ale próbować można, nie? Zawsze gdzie, można próbować. jest napisane, że nie mogę rozpuszczalnika wysłać <grymianie> do pana Rafała Brzowski? Ty, no fajny pomysł, tylko wiesz, ja mam zawsze takie obawy, że to wszystko wygląda na powierzchni właśnie bardzo fajnie, że my to zbieramy, my się troszczymy. Wiesz, ci, wszyscy ci będą mówić o tym, że y, każdego roku produkujemy 3000 elektrośmieci, 3000 ton elektrośmieci i nie wiemy, co z tym zrobić, ale teraz już wiemy, bo może zapakować do imposto, wysłać to w pizdu. Tylko y, problem jest taki, że zawsze ten końcowy, końcowy etap, bo ja bym chętnie potem przeczytał, co oni tak na dobrą sprawę, ile z tego przyjmijmy, Podsumowanie roku 2022. No. Otrzymaliśmy od użytkowników InPostu tam 5000 tysięcy telewizorów za rekomendacją redaktora Borodo i z, te, z tych telewizorów wyciągnęliśmy tyle i tyle ton tego, tyle i tyle ton tego, a plastik z obudowy i tu dokąd trafił. Bo jeżeli będzie tak, że jak szereg innych firm, które z różną etykietą organizują podobne tego typu przedsięwzięcia, a potem nie mają z tym problemu, żeby wysłać to wszystko gdzieś w pizdu do Afryki. No to okej. Okay. No dobra, i teraz a propos Afryki, jeżeli Dawmy. mogę, bo powiem szybko, bo niestety mignęła mi ta informacja prasowa, ale mhm. nie dołączyłem jej do Notion. Okay. Ale jest w... gdzieś w Afryce dobra. pani, która... Wiem, Znalazła sposób tak. na robienie cegieł. Na robienie z plastiku, tak. Tak. który się pojawia. Tak? I potrafi, tak. go, potrafi go odpowiednio w wysokiej temperaturze jakby przetworzyć, tak, i tak. zrobić z niego różnego rodzaju cegły, tak. które są bardzo wytrzymałe, odpowiednio ścieralne tak naprawdę, czy tam mają to warstwę nieścieralną. Tak. I yy, no, jest naprawdę bum na to i szanuje. Tym bardziej w miejscu, gdzie te śmieci trafiają najczęściej, co jest tak, najgorsze. Się. Znalezienie takiego rozwiązania, gdzie tego plastiku jest najwięcej, jest naprawdę mega sztosem. Tak, tylko że absolutnie się z Tobą zgadzam i każda forma ponownego przetworzenia jest istotna. Natomiast pod tą informacją prasową, o której Ty mówisz, było bardzo dużo komentarzy. No. Bo to było u tego pana, który jest taki aktywny na LinkedInie, nazywa się chyba pan, jest doktorem, pan Kawecki. Z WSB? Dziekam, no tak tak, 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 tak. A, oh, tak, I, rzeczywiście. I tam, było, yy, tam była dyskusja o tym, że problem polega na tym, że przy procesie przetwarzania tego plastiku w dalszym ciągu emitujemy gigantyczne ilości tak mik zwanego mikroplastiku, który tak czy inaczej do atmosfery i do środowiska się dostanie. I rozwiązaniem, o ile, znaczy, wiesz, mamy ograniczone możliwości przetwarzania tego plastiku, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jedynym rozwiązaniem na to, żeby uczynić świat lepszym, to jest niekupowanie takiej ilości nowych rzeczy. No jasne, Ludwik. Ja Jedyne, się... nie ma innej możliwości. Dobrze, zgadzam się z Tobą. Najgorsze też jest to, ostatnim, mnie to upadło, bo kupowałem. Aha, kupiłem sobie klapeczki kuboty. No i co, i było zapakowane w czym? W plastiku takim strasznym, cała reszta batena. I tak naprawdę w mhm. folię plastikową, plus jeszcze w folię plastikową dodatkowo można było to po prostu papierem zawinąć. Naprawdę nie miałbym nic przeciwko, żeby tak. te kuboty w papierze otrzymać, bo nie mam nic przeciwko, nie. Tak. Potrzebowałem jakichś klapków oldschoolowych na basen, ogarnięte, bo w Japonkach chodzić nie mogę, albo gdzieś tam Jasne. na jakąś hale w skarpetki, to tam. Tylko, że wiesz, że najprawdopodobniej y, firma, która wyprodukowała te kuboty, zakładam, że one nie są produkowane w Polsce, tylko są jednak Znaczy tam jest łódź napisane, ale importer chyba albo. No, no, nie zobaczyłem, właśnie. czy jest produkcja typowa. Ale właśnie coś było z kubotą, że jednak została reaktywowana i chyba jest produkowana. No zaraz zobaczę, gdzie jest produkowana kubota, bo to też było chyba podnoszone, że to jest. Jakby... Tak, bo tam jacyś ludzie kupili rzeczywiście prawo do tej marki i zresztą próbowali najpierw zaatakować rynek klapków za 200 zł jednak nie poszło, jednak okazało się, kto by pomyślał, że ludzie walą te klapki za 30 zł. No. Natomiast wydaje mi się, że kwestia jest taka, że one są w, plastiku, w plastik wpychane na etapie masowej produkcji. No. Yy, i nikt by się nie pieprzył w tej fabryce w Azji, żeby zawijać się ręcznie w papier, nie? No dlatego tak. Może, ale... wiesz, ciężej jest zrobić zautoma zautomatyzowaną linię produkcyjną do papieru? Jednym do z ideałów wejś. przyświecających Kubocie jest społeczne zaangażowanie oraz dbałość o wysokie standardy funkcjonowania przedsiębiorstwa A, mam i mam. produkcji obuwia. Stawiamy na rodzime zakłady szews szewskie oraz pełni transparentny łańcuch dostaw od producenta potrzeb po drukarni, która tworzy pudełka. Wszystko okay. to sprawia, że produkcja klapów Kubota Premium w 100% realizuje postulaty ruchu Fashion Revolution. No dobra, ale to jest Kubota Premium. Kubota Premium, no. A Kubota Premium to nie jest to samo, co Kubota za 30 zł, zakładam, tylko Kubota Premium to są te klapki za 150 zł. No poczekaj, zaraz zobaczymy te, które ja kupiłem, tak? bo ja sobie kupiłem, zaraz pokażę takie klapki, o, rzep. klapki rzep, rzepowe, ale kupiłem sobie takie rzepowe vintage. Ładne znalazłem. Sześć no dych? dobra, sześć dych. O, ja kupiłem takie, e, te kupiłem, z tym żółtym, vintage, no? za cztery dyszki. I to jest Kubota Premium? Nie wiem, czy to jest Kubota Premium. Ale my... zobaczymy, co tam jest. Ja nie pisali. jest premium, to muszę oddać. Nie, nie. Ja tylko premium, ja tylko premium muszę Ale jak mieć. nie realizuje ruchu Fashion Revolution, no to musisz oddać, to na pewno. Widzisz, ale nie mogę nic… A dobra, już jest, ładuje się strona. Dobrze zoptymalizowana. No. Czarne klapki, podobnie jak zarysowe, zniknie, podobają się również. Szczegółowy opis produktu. Design in Poland, ale nie no, ma no, właśnie. No, I tu mam no, odpowiedź, no, no. nie? Dobrze, czyli tak naprawdę wiemy, że jest Design in Poland, ale waterproof i tak dalej jest, no pewnie gdzieś te, produkcji w Azji te gdzieś tam elementy było. ten. A, a Kuboty, ja nawet nie wiedziałem, że są Kuboty Premium. Gdzie no masz? Klapki tego... Made in Poland, tak? O, o to są te. No Sto stóweczkę kosztują. No. Kurde, mogłem sobie takie kupić. No i widzisz. Ale prze O, te, o te są ekstra. Z basenu by cię wyjebali na butach od S razu. 160 zł za klapendy No ale wysyłasz komunikat w świat, tak? No też prawda. Ależ... Reprezentujesz pewne, już pewnie wyprzedane. Nie, nie jest, jest. No Czter... nie, nie, nie ma mojego rozmiaru, ja mam 45. Ależ no. zwała. No i widzisz. W każdym razie i... polecamy Wam kuboty, jakbyście chcieli Dobra, kupić ty, prezent, Ale to tak jest zestaw. fajne rozwiązanie. Ale to premium poproszę. Ale to jest fajne rozwiązanie, jeżeli masz Made in Poland i dopłacasz, powiedzmy, 5 dych do tego, to jeżeli Ci na tym zależy, no to dopłacisz. Tak, to ale. Je, to jest coś takiego, jak słyszałem ostatnio taką rozmowę, gdzie babeczka mówiła w kontekście em, tych warunków pracy kierowców, dostawców w Amazonie. Nie? No. I ona mówiła, że gdyby miała taką możliwość, gdzie byłoby na przykład napisane, że za 5 zł dodatkowo. Będę, miał, będę miała pewność, że kierowca, który wiózł moją rzecz, nie musiał srać w worek w kolejce. No tak, to tak. To by tak, dopłaciło. Tak, no, oczywiście. I ja też bym dopłacił, gdyby było na przykład napisane, że ten produkt został wysłany z magazynu, w którym respektuje się prawa pracowników do przerwy na siku. No, okej. Okay. Wiesz, o co chodzi? No ja rozumiem. I tutaj idea taka jest, że wiesz, po, to powinno w ogóle. O, Cześć, Artur. Artur wpadł z tym, z poślizgiem. Czekajcie na nowe vlogi, bo dzisiaj widziałem, Artur jeździł elektryczną elektryczną ą będzie opowiadał o tym, że jest bardzo dobra. Mam nadzieję, może nie, no to nie jest dobre. Arturowi trzeba zrobić raz w miesiącu yy, tutaj przestrzeń na luźno przysmarze. Nie, no, Oczywiście, no, słuchaj, wszystko jest No W każdym razie yy, wiesz, gdyby to było tak, że. Umówmy się, no, wiemy, że yy, nie bez powodu kupują ludzie te klapki za 50 zł, bo ja też mam takie klapki. Mm -hmm. Nie powiem, że nie mam. Yy, natomiast yy, wiesz, to jest taka marka, która jest w cudzysłowie rdzenie polska. Teoretycznie, nie? Bo pewnie nie jest polską nie, marką. Nie, od początku do jest... końca jest polską marką. Ona została okay. reaktywowana, tak? Bo ona była Jasne. polską marką w historii nawet tak. na, na tym jest, tak? Więc w tamtych czasach, gdzie każdy miał kuboty, mam na myśli lata 90, no to no wiadomo, i, re że... I relaksy. Wszyscy... Mi... no i, re i relaksy to troszeczkę wcześniej. No, tak. Ale relaksy też podobno można kupić tak samo. Tak, sobie można, drogą. można. Są I kosztuje reaktywo. 400 zł. A, to zajebiście. Ciekawe, czy są made in Poland, czy... A to czy zaraz można też to sprawdzić Poland. generalnie, nie? W każdym <laughs> razie, wiesz, gdyby to było... Gdyby to wyglądało w taki sposób, że od początku do końca opierają się na tym, że są produkowane w Polsce i to jest rzeczywiście etyczna produkcja, no to spoko. Nie? Ale umówmy się, no jest jak jest. Nie? No, no tak, ale... W dalszym Ach. ciągu, przepraszam tylko, bo powiedziałeś o tym pakowaniu, a mi od razu wyskoczył taki obrazek z marketów na zachodzie, gdzie możesz kupić jabłka pokrojone w, wiesz, i każda cząstka tam osobna, czy tam pomarańcze w ogóle. Coś, rzeczywiście, rzeczywiście. Do, do takiego momentu jeszcze nie doszliśmy, chociaż pewnie jesteśmy bliżej niż dalej. Tak. E, i, to jest, wiesz, I to jest w ogóle e, przewalona sprawa, że e, wiesz, z jednej strony masz tego typu praktyki dostępne na zachodzie, jakieś snackboxy w postaci owoców wiesz, pokrojonych i w ogóle umieszczonych w indywidualnych plastikowych opakowaniach, mm -hmm. a z drugiej strony to ty masz się głowić i zastanawiać nad tym, w jaki sposób e, przeciwdziałać e, na, na, nadużywaniu plastiku. No niestety, no? Ludwik, e, niestety e, zawsze, e, zawsze my jako jednostki będziemy w jakiś sposób. E, dymane przez producentów. Ja nie chciałem tak tego powiedzieć, ale rzeczywiście tak to mniej więcej tak wygląda. To wygląda. Tak to wygląda. Powiedzmy wprost, będziemy. przez. Cześć... producentów. bez mydła też. Bez mydła tylko. ty masz się jakby przejmować tym, że masz mieć siedem koszy na śmieci w domu i to jeszcze wiedzieć, jakby słuchaj, mamy tą panią od odpadów na Instagramie, panią Monikę, i ona robi quizy takie. I na przykład zadajecie pytanie, gdzie wyrzucić opakowanie po oleju. Nie? I no, nagle no. się okazuje, że. Wszyscy stary... to źle robią. To, to swoją drogą. Nie? Tak, podobno 28% Polaków poprawnie segreguje śmieci. A to jestem jednym z nich. No ciekawe. Weź udział w quizie i się przypomina. Był, wziąłem dwa razy u Pani tak? udział w quizie. I raz się, No Raz miałem tam jedno źle. W każdym razie, jak sobie spojrzysz na te zasady dotyczące segregacji, i nagle się okazuje, że w sumie to e, te. E, jak to się mówi? Skróbki od jajek możesz wyrzucać do bio, ale to zależy od tego, jaki rodzaj spalarni ma twoja gmina, tak. to nagle się okazuje, że tak, że to ty musisz siedzieć nad leksykonem poprawnej segregacji, to ty musisz mieć siedem koszy na śmieci, które musisz sam sobie kupić i sam sobie wyposażyć, a preferencyjnie to, żeby te worki to były bio, kompostowalne, bardziej niż takie, a nie inne, a wiesz, a w tym samym czasie robią 100 tysięcy kubot w każdym z osobnych, kurwa, worków. No niestety tak to wygląda, Ludwik, no co ja mam ci powiedzieć, No, no wyraź przykrość. Jest I mi powiedz, przykro. Że ten świat jest chory. Yy... I że nie idziemy, idziemy ku zagładzie masowej. Yy, tak, w miarę. I a piątek dla klimatu, a nie dla Black, Black Friday'a. Wiadomo. Piątek, srondek. Dobra, już nie będę cytował pana Mateusza M., tylko przejdźmy do yy, ważnej rzeczy z natury. Yy, a tą ważną rzeczą z natury jest posłuchajcie. Co jest? Ja nie wiem, co to będzie. O! Rowery, też Blackfriar. Tak, no. Blackfriar, posłuchajcie. Wrzuciłem tutaj podgląd, a jeszcze Aha. zamiast tego przygotuję jedną rzecz i będę chciał Wam wyświetlić, tylko muszę sobie tutaj kliknąć, żebyście jakby sobie. No to e... zrobiłeś taki teaser. Zrobiłem taki teaser. Zajść ty... rowery z czymś, a z czymś? Z, z, z czymś rowery, i teraz jeszcze tutaj też coś wezmę dla tych, co są z nami na żywo, żeby sobie mogli przeklikać i zobaczyć, o czym mówię. Nie umiem obsługiwać wiadomości. Dobrze, tutaj jest wiadomość od Ludwiczka. I teraz posłuchajcie, tutaj wam zarzucam teaser, który jest w trakcie przygotowania. Możecie sobie zobaczyć. To jest. To jest mój rower, posłuchajcie, który przeszedł transformację. Starałem się dla was jak najbardziej realistyczne, YouTube'owe, w pięknej scenarii filmy nakręcić, w którym przerobiłem swojego bajka. City bajka, KELIS Avenue, na rower, na rower elektryczny. Fajny tablet, co? Ludwik mi napisał, że Netflixa można na nim oglądać i ma trochę racji. Ja mam nadzieję, że to można na Netflix oglądać. My jako, my jako y, posiadacze, że tak <laughs> ładnie, zakoń, a miał, bo to będzie zakończenie filmu, rozumiesz, tu, który wjeżdża i się twoja twarz będzie na środku pojawiać. Zajebiście, czekam na to. Czekam na to, zawsze chciałem być dynamem. I, tak no ja i, roz... co, i co I poczekaj. A powiedz, po, ile cię to po, podajeło. Dobrze, już teraz powiem. właśnie wszystko mówię, posłuchajcie, bo sprawa, no jeszcze tylko Natalka napisała, że a propos, dopiero wczoraj odkryłem, że blistry po tabletkach wyrzuca się do zmieszanych, a nie do plastiku. Ty, a ja w... słyszałem, że się wyrzuca do plastiku. I właśnie o tym mówię, że z 17 różnych źródeł są, wiem też, że na przykład niektórzy ludzie zbierali te blistry, nie wiem po co, ale zbierali natomiast no dobra zapisz Ludwiczku 55 dobra. bo ja chyba nie kliknąłem 55 no, 43 posłuchajcie i to jest taki, taki, taki trochę teaser tego co będziemy mi dla was przygotowane bo ja posłuchajcie zakupiłem sobie właśnie tak jak wam pokazywałem zestaw w którym razem ze współpracy z firmą Ebiker w którym podjąłem się zadania próby przerobienia Swojego roweru miejskiego na rower elektryczny. I powiem wam jedną rzecz, bo zastanawiałem się, jakim to sobem podkreślić, aż sobie tutaj przekopiowałem, żeby wam przeczytać, bo stwierdziłem, że moja recenzja nie będzie zbyt wiarygodna, tylko z tego względu, że no ja jestem bardzo chłonny technologicznie, jak wiecie, więc moja recenzja jest taka, że było w chuj jebania się, ale efekt petarda. Tak to mi więcej powiem, bo słuchajcie, <laughs> Ludwik się zaśmiał. Bardzo ładnie. Tak, bo. Naprawdę, posłuchajcie, na filmie, jak kupujesz zestaw, zestaw najprostszy zestaw, który ja sobie zakupiłem, podrzucę wam i pokażę, jak to wygląda, zestawę e Bikera, bo mniej więcej tak to wygląda i możemy praktycznie każdy rower sobie przerobić. Ja sobie zakupiłem ten zestaw, który się tutaj pojawia, zestaw Rapid 502. I tak naprawdę to jest silnik, który jest zamontowany w przednim kole. Tak, mamy silnik, mamy wyświetlacz. Mamy taką, jakby sondę, która wydaje sygnał, że kręcimy pedałami, więc trzeba nas troszeczkę wspomóc. Zestaw okablowania, pełen gotowy zestaw. Myśmy, ja sobie wybierałem koło 28 calowe, była bateria. Do 80 km zasięgu i bez montażu. I czekałem na ten zestaw 6 tygodni, dlatego też mówiłem mniej więcej, bo był problem z dostępnością tych części, tak? no bo część produkcji Wojtka, Wojtka Brodziaka, który jest właścicielem tej firmy, no jest w tym, w tym procesie logistycznym i produkcyjnym w Chinach wykonywana, tak, i wysyłana jest do, do Polski. Słuchajcie, no, zabawę miałem przed nią. Na filmie instruktażowym, w tym opisie jest tam, generalnie pan sobie bierze, rozkręca ten rower, wymienia poszczególne rzeczy i wszystko super działa. I teraz ja stwierdziłem, zresztą widzieliście, że na Instagramie w relacji wrzucaliśmy Wam podgląd tego, że zaczynam się bawić. przywziąłem lampy, przesunąłem w sypialni wszystko, przygotowałem ładną białą ścianę, podłączyłem sobie mikrofon krawatowy, żebyście dobrze słyszeli. Stanąłem, posapałem trochę, trzy razy ponagrywałem i stwierdziłem, że, no dobra, w trzy godzinki ogarnę temat i będzie jechana. nie? W niedzielę się tam przygotowałem, bo kwestia była taka: posłuchajcie, że baza bateryjna wkładana jest w miejsce od bidonu. Czyli tak naprawdę, jeżeli macie rower, który ma ramę poprzeczną, każdy ma, to tam jest generalnie są dwie śrubki, wykręcamy miejsce, w które wkładamy bidon i możemy na to nałożyć bazę od baterii, którą sobie w to wsuwamy. Ja miałem pewien problem, bo mój rower, Kellys Avenue, niestety ma wygiętą ramę. I pierwszy problem, jaki się pojawił, jak ja przymocuję bazę od baterii, która też jest swoje waży, no ale musi się jakoś trzymać. No więc no co, no, musisz zrobić mi to nakrętki. Ja pierwszy raz <słuch> zżyłem to to nakrętki. No to co, no, pojechałem do Castoramy, bo jak podzwoniłem po wszystkich serwisach kolejowych no rowerowych, no pani, jasne, za tydzień. Panie, dwa tygodnie zostawcie muszę tego poszukać. Może zrobię, może nie zrobię. Tu konstrukcja roweru jest naruszana i tak dalej. No dobra, pojechałem do sklepu, kupiłem e, nito nakrętki M5. Okazało się, że jeszcze muszę nitownicę kupić, którą zaciskam, bo był jakiś hakerski sposób na YouTubie, w którym skręcasz śrubę, dokręcasz nakrętkę i próbowałem najpierw na takim drewnianym, e, na takiej drewnianej płytce to zrobić. To śruba mi się. Trening był. To, e, przez mękę, natarka, dokładnie to śruba mi się ułamała nie o nie więc stwierdziłem nie zrobię czegoś takiego bo będę płakał no więc kupiłem dodatkowo do tego nitownicę która do niczego nie jest mi potrzebna w tej chwili ale posłuchajcie wziąłem wiertarkę wsadziłem wiertło przyłożyłem sobie ten tą bazę która jest razem ze sterownikiem zaznaczyłem miejsca nawierciłem ramę wsadziłem nitonakrętkę na nitonakrętkę, pach nito mam miejsce na przymocowanie przymocowanie Samej szyny. Wydawało mi się, że to będzie trudne. No ale im dalej szło w las, tym robiło się trudniej. Trzeba było odkręcić koło. Tamten na filmie już zakłada nowe koło. A ja dostawałem same koło bez dętki bez opony. Więc trzeba było ze starej spuścić powietrze, nałożyć nową ochronę, ułożyć dobrze dętkę, napompować to koło. Dobra, spoko, jest okej. Okay. Tam trochę wystaje dętka. Walić jest okej, okay. wrzucamy to do środka. No i to by było wszystko. Na trytki trzeba było. Artur, na trytek też tam jest dużo. Uwierz mi, zresztą zobaczycie na filmie, bo pokazuję, jak ładnie trytki ściągam. Problem, który się pojawił następnie, bo jakby dochodziłem już powoli do tego, do tego że ogarnąłem sobie to koło itd., no i tak dalej, no to ściągnąłem sobie pedały i dochodzimy do, tego, do, tego, do tej kasety, w której podłączone są dwa pedały. Tak? Z jednej strony jest jeden pedał, z drugiej strony pedał razem z zębatkami. Zdjąłem to, no i tam dostajesz przy okazji taki najprostszy zestaw kluczy, które mają ci pomóc w rozkręcaniu. I pan na filmie również przyłożył nakrętkę, przyłożył sobie ręką no i odkręcił to, nie? Tylko mhm. mi za cholerę nie chciał pójść, bo a rower ma y, X lat, więc tak naprawdę, no problemem myślę, jest y, odkręcenie tego. Wsadziłem sobie tą nitonakrętkę, znaczy wsadziłem sobie po prostu to, to narzędzie i próbuję to odkręcić, nie dało się. Myślałem, że prawie gwint zjechałem tam w środku, więc już w ogóle z tym bym został rozkręconym rowerem. Następnego dnia przyszli panowie robić nam piec w domu, miał klucz ze sobą, więc pomógł mi to odkręcić, rozkręciliśmy to. Okazało się, że obejma łańcucha, przeszkadza sądzie, bo wystaje za bardzo. Więc Super zabawa dla całej rodziny. Za... Zacząłem to ciąć szlifierką kątową. Słuchajcie, wyciąłem ładnie równo. Wyglądało OK. Trzeba założyć z powrotem pedał razem z, z zębatkami. Okazuje się, że tam na, ten, na te zębatki. Zresztą zaraz wam też pokażę na zdjęciu, żebyście sobie ewentualnie zobaczyli, o czym jest mowa. Pokaż właśnie obrazki, bo, ja bo często sobie zwizualizować. Ja tutaj yy, przerzucę tylko. Do wiadomości, żebyście zobaczyli, o czym mówię. To jest, posłuchajcie, część. To jest przed czy po? Nie, nie, to jest przed. To jest przed, posłuchajcie, czyli w jaki sposób to wygląda. Tak naprawdę tutaj y, prezentuję tym, co są z nami na wizji, albo bo oglądają to potem jeszcze na YouTubie. Godzina, jedna minuta. To jest, posłuchajcie, y, część wewnętrzna zębatek, tak, do której jest pedał y, jeden przymocowany. I tak naprawdę tutaj są wystające takie uszy, które też wymagały, że tak powiem, obróbki ściernej i obróbki szlifierskiej, ponieważ tutaj na to nakładana jest. Takie kółko z magnesami, które jak kręcimy pedałami, to uruchamia nam e, magnes. Tak? Taki, taki magnes, który daje sygnał do silnika, że trzeba tym silnikiem ruszyć, żeby wspomóc, e, wspomóc jeźdźce rowerowego. Mm -hmm. No więc posłuchajcie, w ruch poszła znowu piła i trzeba było te cztery uszy uciąć. Nie naruszyłem konstrukcji. Dla wszystkich rowerarzy, którzy nas słuchają, uwierzcie mi, nie naruszyłem. Już nas nie słuchają się, nie bój. Andrzej, Andrzej do nas napisał, że ni to nakrętka, ni to śrubka. O tym samym pomyślałem. Ma, ma rację, Andrzej. Dlatego wrzucę. Robię... Jak mi napisałeś o tym, że musisz wywiercić. to powiedziałeś? Wywiercić otwory na nito nakrętki, to też myślałem, że będzie jakiś dalszy ciąg. Ni to nakrętki, ni to nie wiem, to jakiś tam. W każdym bądź razie z powodzeniem udało mi się. Z powodzeniem udało mi się rozkręcić ten. zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Bo zrobię teraz, bo wyciąłem to z filmu, żeby wam pokazać, więc jeszcze tutaj wrzucę w podgląd odcinku. Gruba czym mówię. obróbka wideo poszło. Była bardzo gruba obróbka, jeszcze nie było grube, ale zobaczcie, uszu już nie ma. Ludwik nie widzi, zaraz A, zobaczy. Dobra. Zobaczcie, że uszy już nie ma, i tak naprawdę w środkowej części znajduje się ten taki, taki pierścień z magnesami, który, jak kręcimy, to daje sygnał w sądzie, że no, chłopie on rusza pedałami, trzeba ogarnąć ten. No. Mniej więcej tak to wygląda. Dobra, i przejdę może do podsumowania, bo Powiedz, cał... czy warto było. No Powiedz, już... jak dzisiaj ładnie jechałeś do pracy. Tak, bo chciałem jeszcze tylko nawiązać do jednej rzeczy, posłuchajcie, że przygotuję dla Was, bo mam materiał filmowy, dogram troszeczkę audio do tego i na naszym kanale na YouTube też zostaniecie o tym poinformowani. Będzie taka krótka relacja z tego, jak się z tym pieprzyłem. Ale tak jak mówię, w podsumowaniu, w podsumowaniu całości... Ale to nie będzie tutorial, jak było... to robić, nie? Nie, nie, to, będzie, to, nie, to nie jest tutorial. Tutorialów, tutoriali jest dużo. Jeden taki chłopak też tutorial ma, że telefon jest taki trochę jak kalkulatorem nagrywany i tam coś, jakieś machlojki robi, stoi ten rower, nie widać co robi, ale 15 minut obejrzałem całe. Nie no wiadomo. <grych> Podsumowaniem tej, tej recenzji jest to, że było w chuj jebania się, ale efekt jest naprawdę petarda. Bo y, założyłem to i dzisiaj stwierdziłem, spróbuję. Nie? Wczoraj mi się udało wszystko podłączyć. Odpaliłem ekran, zaprogramowałem wszystko, ten ma, ruszanie na manetce i tak dalej. Prime posłuchajcie, video. co? Prime record video. Record video. Prime Prime video jeszcze, jeszcze record video. Record start video. Record. I'm start recording emergency video. Mhm. Dokładnie tak. Y, I posłuchajcie, w całości naprawdę fan jest. Zajebisty. Ja jeżdżę na rowerze, szczególnie z moją 19-kilową córką, którą mam w siodle z tyłu. Lżej nie będzie. Lżej niestety już nie będzie. I powiem wam, że naprawdę fan jest przeokrutny, bo to jest trochę kompromis między sprzedażą starego roweru, który mamy, który jest bardzo dobry, załóżmy. I taki jest mój rower, bo mam kupa lat, jest rowerem miejskim, aluminiowym. Niektórzy mówią, że to jest damski rower, a nie męski. No, sorry, takie rowerów. Takie... To chyba Kizo mówił. Na takich rowerach na, no, nie wiem, może na takich rowerach jeżdżę, ale y, y, mamy, to jest kompromis między właśnie, nie wiem, sprzedażą swojego starego roweru i dołożeniem, załóżmy, żeby za pięć koła kupić elektryczny rower w pełni, tam przygotowany, z pochowanymi kablami i tak dalej, nie? No. Do tego, a jak możemy tak naprawdę własnymi siłami, jeżeli ktoś lubi sobie majsterkować, bo tutaj montaż nie jest duży, tak? Dopłacamy chyba 300 zł, oni podstawiają kuriera wysyłamy nasz rower, tak? Dodają nam nawet kartony, w, które mamy i robią to u siebie bez problemu, okay. dostajesz gotowy założony zestaw, tak jak powinno to wyglądać, z trytkami, ze wszystkim, ładnie zaciśnięte. No ale ja się chciałem sam pokombinować, bo chciałem wam powiedzieć, na ile to jest trudne. Nie mam super zdolności manualnych, chociaż lubię sobie porobić. Nie, no trochę tam wiesz, nie mów, że jesteś też taki. No nie, nie jestem, bo dużo z moim tatą, świętej pamięci robiłem rzeczy, więc też się dużo nauczyłem, tak? Więc tak naprawdę gorąco, znaczy gorąco. No polecam wam, bo to jest naprawdę fajne rozwiązanie, i, ale Friday jest, jest ekstra. I teraz do, spróbuję skończyć myśl, bo cały czas sobie przerywam mamy, albo kupujemy nowy rower, albo mamy właśnie swój dobry rower tak jak ja mam, dokupujemy do tego zestaw który przerabiamy w pełni teraz posłuchajcie wsiadłem sobie na ten rower no wszystko zrobiłem, zaprogramowałem, bo tam też jest jakby proces programowania tego, tak, po kolei tam trzeba wszystko poustawiać, maksymalne prędkości i tak dalej załadowałem baterię wsadziłem tą baterię no i musiałem z rana podjechać na chwilę do klifu do, do bankomatu i tam jest dosyć pod górkę, tak? Trochę pod górkę. Nie jest ona duża, ale jest, tak? Na wysokości Nowego Orłowa, a do klifu jest taki, taki kawałek gdzieś tam pod górkę. I teraz wsiadłem na ten rower, wyjeżdżam z chaty, ruszyłem dwa razy pedałami jakoś lżej mi było, nie? Patrzę, jadę na ósemce, a pedały jakbym jechał na czwórce, słuchajcie, nie? I za każdym razem jak pedałowałem i byłem w pewnym gdzieś tam w pewnym w pewnej wysokości tego pedała, to... Ten rower jakby dostawał takiej mocy, tak? ten silnik automatycznie wchodził w konkretny ruch. tak? Przekaźnik dawał sygnał, ta sonda dawała sygnał i automatycznie silnik się powiedz silnik jeszcze, się bo nie pomaga. powiedziałeś, bo, powiem bo to mi... może być takie nieoczywiste, że ten silnik znajduje się w przednim tak, kole. Tak, silnik jest w przednim kole, żebyście jakby. Bo jest kilka możliwości, bo można też zamontować przy pedałach, tak, wymieniając, tam jakby dokładasz całość. Tam są różne rodzaje, tak? ale do tego miejskiego roweru, właśnie. Po prostu mamy to w przednim kole, tak? Nie w tylnym, a w przednim kole jest, jest, jest silnik, który jest w piaście jakby zamontowany. Mm -hmm. I posłuchajcie, no, ruszasz pedałami, masz pięć biegów, tak bym powiedział, tak zwanych asyst, które pomagają tobie jakby ciężej albo sprawniej tym silnikiem kręcić, na, na konkretnej asyście. I mówię wam, miałem na ósemce pod górę, czułem się, jakbym na czwórce jechał. Nie? Jeżeli ktoś wie przy przełożeniach, jak się pedałuje i, i jak jest 8 to jest najwyższy bieg taki jest najciężej, nie? a nie najniższy. Więc powiem Wam, że było ciekawie i tak naprawdę jak jechałem również do góry, w stronę Sopotu, bo jechałem w Sopotu i przy Porsche była górka, to po prostu jest też manetka, którą sobie ściągnąłem w dół, i rower pociągnął prawie do 40 km na godzinę. Właśnie nie? chciałem zapytać, jaka jest prędkość maksymalna? Ustawia się. E, tam w... masz prędkość maksymalną ustawioną, jaką w ogóle jest za jaką sobie robisz, jeżeli na przykład zjeżdżasz z górki, on się tak rozpędzi, to ten silnik zaczyna hamować tobie, tak? Możesz sobie ustawić Aha, ten sposób. Czyli ustawiasz taki limiter. Jakby. Możesz sobie limiter ustawić. Ja A tam... się chciał bez limitu to ile? Znaczy, ja nie wiem, ile tam było. Ja ustawiłem, no, możesz zrobić w ogóle nie ma limitu. Tak? No limit można ja zrobić? Można, no ale to myślę, że żaden rower temu nie pod... Znaczy, są rowery, które temu podołają. Ja... Życie na krawędzi. Życie na krawędzi. Ja, posłuchajcie, ustawiłem 65 km na godzinę, którego nie zrównałem nie mam zamiaru zrównywać. No nie, nie, bo nie, życie jest nie mi robić. Dokładnie, życie jest mi miłe cały czas, więc i będzie bardzo długo, więc ja chcę zresztą nagrać te 400, 500 czy 600 odcinków dla was i naszego podcastu. I posłuchajcie, ja tam sobie ustawiłem 65, ale mam też wspomaganie na przykład hamowania, mam też wspomaganie... Tam nie ma żadnego odzysku. Nie wiem, tak jak w hulajnogach jest, nie jak zwalniasz, to jak się odzysk. Ale tam generalnie silnik wolniej się, kręci, szybciej, i tak dalej. Są różne rzeczy. Ten Mam też, pod... jest? Tak, pod przy... Mam też zrobione tak, że jak ktoś to włączy, to musi najpierw wprowadzić kod cyfrowy, żeby w ogóle się wyświetlać, włączył, żeby można było tym rowerem jechać, nie? więc też jest takie zabezpieczenie. A ten wyświetlacz jest wypinany, jest pewnie. Nie, nie jest wypinany, on jest przykręcony, nie możesz go w ogóle wypiąć. Więc jak go zostawiam, to ktoś może Teoretycznie... chcieć urwać wyświetlacz. No jak kurwie, to Aha. dokupię się nowy. No, no tak, tak. To jest niestety kwintesencja skurwysyństwa, no, która jest na, 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 na miejscu. Ale myślę, mieście... że to trochę dziwne, że nie można tego wyświetlacza wyjąć. Nie? My... No trochę może. No, znaczy to mógłbym to wiesz, to gusi, nie? Znaczy mógłbym wyjąć, ale on musiał mieć hermetyczne gniazda, które możesz wpiąć. No tak. Wpi jak no trochę tak, a tutaj jest, po prostu są takie naprawdę hermetyczne nakrętki, jedną, drugą w, na wcisk robisz i one okay. tam się zasysają, tak bym to powiedział. Nie? Więc okay. tam jest wszystko hermetyczne. E, ale posłuchajcie, y, na wyświetlaczu jak hamuję, to pojawia mi się znaczek hamowania, że hamuję, mogę włączyć lampkę. A kierunkowskazy znaczek... możesz do nie, nie, nie ma, nie, eee. nie zrobiłem. Jest dystans, który się pojawia, przejechałem dzisiaj nim łącznie 10 km na tym rowerze i naprawdę powiem wam, to była czysta frajda. Jadę pod górę. Jedzie pan, się męczy. Ja też się męczę, bo to nie jest tak, posłuchajcie, że w ogóle się nie męczysz. Nie? Znaczy, jakbyś się nie chciał w ogóle męczyć, to siadasz, trzymasz nogi na pedałach i kręcisz manetką i jedziesz. Ale to nie o to chodzi, tak? To macie wspomóc przy różnych podjazdach. No. Jak, na, jak na razie? Jak na razie, jak pewnie, na razie. ale Zobaczymy ale nie. jak będzie dalej. Nie. Znaczy, rower jest od tego, aby kręcić, się, kręcić nogami, masz się trochę zmęczyć. Więc my, naprawdę jak jechałem sobie, no jechał, obok mnie pan, który się, się, się męczył pod tą górkę przy stadnienie koni na kolipkach. No. Ja po prostu widziałem, że tam jest mi było też ciężko, po prostu przechyliłem sobie manetkę Pokręciłem sobie delikatnie, a ten rower, pół poleciał twardo w stronę ten. Dojechałem do miejsca pracy, nie byłem w ogóle spocony. Zaparkowałem rower, zapiałem rower, wyłączyłem baterię. Jest zamknięta kluczem, więc nie jesteś w stanie jej wypnieść. No, jakbyś chciał, to to wypniesz, nie? W sensie możesz to wyrwać po prostu, przeciąć kable i pozamiatane. Zawsze znajdziemy rozwiązanie, w którym możemy zniszczyć czyjąś zabawę, nie? Ale ogólnie. Naprawdę jest to bardzo fajna zabawa i jeżeli jeździcie na rowerze albo myślicie o przejściu z tego stania w korkach i macie przede wszystkim możliwość jazdy na rowerze do miejsca pracy na przykład, bo nie używacie samochodu, tak? Potem w tej pracy, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne, nawet jak jest taka pogoda, ja założyłem sobie taką czapkę do biegania, podcask, okay. żeby mi nie było w zimno, zimno, w moją łysą glacę, założyłem sobie rękawiczki, miałem grubą kurtkę, posłuchajcie, no naprawdę. Okrutna frajda, w której siedzisz, myślisz sobie i po prostu jedziesz na rowerze. Więcej posłuchajcie o tym, bo my również zaprosiliśmy Wojtka, Wojtka Brodziaka do podcastu. Wojtek będzie naszym gościem albo będzie na żywo, albo będzie gościem zdalnym, więc poinformujemy Was również o odcinku z Wojtkiem, w którym będziemy trochę z nim rozmawiali na temat tego, jak zaczął, jak idzie i dlaczego akurat tak. Bo wiem, że Wojtek kiedyś sobie sam zrobił taką przyróbkę, ludzie pisali do niego, że też by chcieli. Wojtek w końcu z tego stworzył działalność, która która tak fajnie działa, życie. polska firma, oczywiście no, o, oczywiście, nie oczywiście, problem jest no, z dostępnością części, no i gdzieś tam, mhm. żeby ten produkt był relatywnie tani, on musi być gdzieś tam indziej produkowany, nie? To jest jakby czyste Nie, no to nie, to podejście nie, nie można oczekiwać, wiesz... Że... Cały czas super wypasu, nie? Tym bardziej, że my chyba nie mamy w kraju produkcji fabryki, która by produkowała ogniwa. Może mamy, ale... Znaczy nie, te baterie, baterie nie są od niego, tylko od firmy mhm. kooperującej i rzeczywiście z jakiejś polskiej, bo jest kwartak, karta gwarancyjna tej firmy mhm podpisane, że wyprodukowano w Polsce. Nie? Więc okay. bateria są wyprodukowane Karina. w Polsce. Część rzeczy jest, część nie jest, ale generalnie posłuchajcie. Będzie z Wojtkiem wywiad. I będzie ja można jeszcze... pytania zadawać. Nie? Tak, będzie można pytania zadawać, więc poinformujemy was, że będziemy. Jak będziecie chcieli na żywo głosu... będziecie chcieli posłuchać na żywo Wojtka, my będziemy mieli swój zestaw pytań, ale jak wy będziecie mieli, to oczywiście wielce was o to prosimy. Ja też złożę taki maksymalnie mam nadzieję 10 minutowy film, w którym pokażę wam w jaki sposób się z tym borykałem od początku do końca, bo jeszcze muszę nagrać takie kaccenki jak z uśmiechniętą ryjem na twarzy jeżdżę po prostu tym rowerem, żebyście po prostu zobaczyli, nie wygląda to tragicznie. Jedyny problem jaki jest, jak robiłem wiertarką te nito, nakrętki, nito, śrubki, Niestety trochę mi się zsunęła wiertarka, więc jak tak stoisz przy, przy siodełku i patrzysz na tą baterię, to ona tak delikatnie na lewą stronę jest przekrzywiona. Ale, no ale to dla ludzi z OCD, nie? To dla ludzi. Tak, dokładnie tak. Mi to nie przeszkadza. Najważniejsze, że po prostu jeździ, i mimo wszystko, w całości, bo też jakby dochodzi do tego 2,5 kilo silnik, 2,5 kilo bateria, tak? gdzieś tak w tych okolicach. No i tak naprawdę z roweru, który ma jakby swoją wagę, dodajemy dodatkowe, dodatkową wagę do niego. Nie? Jeżeli mhm. zdejmiemy samą baterię, no to czujemy te 2,5 kg, które jest w przednim kole, bo to jest jedyne, co czujemy, tak? bo całej mhm. reszty jakby nie ma. Jak dołożymy baterię, no to jakby ten rower już przekracza swój, swoją jakąś tam dopuszczalną wagę, więc jeżeli ktoś by miał tak uzbrojony i chciał baterię zostawić na rowerze, na przykład przewieźć go bagażnikiem rowerowym, nie polecam na dachu, bo obciążenie jest do 20 kg, więc ja jestem w tym nimiecie, w którym bez baterii mogę go jeszcze włożyć na samochód i spokojnie przewieźć. I wiem, że utrzyma go bagażnik rowerowy. A opowiedz y, jeszcze jedną rzecz, jak się ładuje. To. A, i bo słuchajcie, właśnie, ładowanie, dziękuję, bo to też jest dosyć, dosyć ważna informacja. Ja postaram się Wam wyświetlić, dlatego y, wyświetlę lub też po prostu powiem. Może tak będzie najprościej. Ale to powiedz tylko, czy się wy, tą baterię wyjmuje, tak, i się nie Bateria jest normalnie. Do domu, bater musisz tak, cały rower. Nie, nie, nie. Bateria jest wypinana. Bateria jest, posłuchajcie, wypinana. Tutaj y, części pokażę, jest coś takiego jak kontroler, to jest taka jakby szyna, na którą wsuwa się baterię. Okay. Bateria się wsuwa, kluczykiem się zabezpiecza, do dziurki, to jest taka dziurka u góry, do której jakby taki bolec jest wysuwany, nie, i ten, bolec, y, i w ten, ten bolec jakby wchodzi bezpośrednio w... Y, ten bolec bezpośrednio wchodzi w... Y, 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 nie to nakrętka. Tak, no niech tak będzie. Niech tak będzie. Nie mogę znaleźć baterii, nieważne. Yy, I ta bateria po zdjęciu ona ma z boku takie hermetyczne gniazdo. Po otwarciu mamy wpięcie trochę jak mikrofonowe nasze, mm -hmm. do którego wpinasz yy, i władasz do ładowania. Ja podłączyłem wczoraj w nocy. Z rana było zielone światło, na, zielone światło na kontrolerze, więc była naładowana i mogłem przejechać. Ze wspomaganiem takim jak sobie ten to około, ten zasięg jest około. 80 km. Nie? Jeżeli byśmy tak cały czas na manetce do, na jeździli, to myślę, że około tych 40, może 50 km byśmy zrobili. Ale rower też ma tą przewagę, jeżeli jesteśmy na płaskim bateria by nam się wyczerpała, no to jednak możemy jeszcze sobie tymi pedałami dojechać do tego miejsca, tak? bo nie ma oporów, nie ma dużych oporów, jak silnik nie działa. Mhm. Tak, ale jest ciężej. Jest okay. ciężej. Ale myślę, że jeżeli zapomnimy to ładować i w jakiś tam sposób dojedziemy gdzieś daleko, będziemy chcieli wrócić, będzie w miarę płasko, myślę, że nie będzie z tym większego problemu. No i fajnie. To no, czekają wszyscy na film. Czekają wszyscy też. na film, dokładnie tak. A teraz posłuchajcie, ostatnia rzecz, najważniejsza, e, czyli 1.16. Kawa w biurze.pl e, z kodem LPK2021 20% na kawy marki Weronezji od firmy kawa w biurze.pl, który jest partnerem naszego podcastu, za co bardzo serdecznie dziękujemy, a Was gorąco zapraszamy do konsumpcji dobrej kawy. Pamiętajcie, e, coraz bliżej święta nie będziemy mówili tego znanej marki czerwonej Coca-Coli, no i powiedziałem mi tak, i tak. To gorąco Was zachęcamy do zakupu kawy, kawę <grafię> Weronezi 20%. Natalka skorzystała, kilka osób też słyszeliśmy, że skorzystała. Myślę, że na święta kilogramowa kawa za 30 parę ziko, to jest naprawdę dobra, dobra opcja. Idzie się wytrzepać za małe pieniądze. No, nie słuchajcie go. I każdy dzień może stać się dniem lepszym, a na pewno szybszym. <laughs> na stop... Kawa w biurze.pl. Kawa w biurze.pl. Dokładnie tak. To co, kochani my, wam serdecznie dziękujemy, że w takiej dużej ilości byliście z nami na wizji. To naprawdę jest zacne, że ci co mogli podglądali nas na Instagramie z Of the Book, my jeszcze na Instagramie chwilę będziemy się rozkładali. Tutaj na pewno będą jeszcze zapowiedzi, różne inne rzeczy. Tak, takie słuchajcie Teleexpress Extra. Proszę wejść na Instagram Luźno przy kawie, to będzie transmisja Zostań, więc mały jak kadr. będziecie chcieli, to tak. Mały tak. kadr będzie, może Ludwik się pokaże, chociaż wątpię. My Wam bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Lajkujcie, zostawiajcie komentarze, bo to jest istotne trochę. Disliki też na też zostawiacie na YouTube Będziemy Na widzieć. YouTube oczywiście ci, co nie oglądają albo nie jest, ci co słuchają, nie oglądali na YouTube również w piątek. Równo 7 rano, jak lubicie takie premiery, premier, to tam też premiera równo siódmej rano. O 7 rano też we wszystkich miejscach podcastowych, no a w środę zawsze koło którejś tam godziny, koło bliżej 20-19 możecie z nami możecie z nami pozostać, żeby... Dowiedzieć się nowych rzeczy z premierowym odcinkiem przykład zakręciłem się strasznie. Słuchajcie, tak Daj to jest. godzina 18. My wam gorąco dziękujemy. Oceńcie i mówcie dalej. Mówcie dalej o nowinę. nowinę podcastu, bo no, żeby ludzie wiedzieli, nie, Co jest. Jest udowodnione, że większość jakby podcastów z sukcesem opiera się na rekomendacjach ludzi, czyli na marketingu szeptanym. Także szepcie. O luźno przy kawie. Dokładnie tak. No, ładnie powiedziałeś. Szepczcie. Mm -hmm. Byłem kiedyś na zajęciach z marketingu. I tam było o marketingu szeptanym. Luźno, no, miałem luźna Czwórkę z tego chyba. Luźna przy kawie najlepszy podcast. No to już jest creepy trochę. No, to co, idziemy creepy. do domu? Idziemy do domu. Nadrwala. Nad... A, ja Ludwik. ja nadrwala, bo Lu Ludwik Adam mało wisia a ja jeszcze nie. Ludwik Ale. mało Wigilię sobie robi. Dziękujemy Ci, Nat Natalka, za serduszka, że byliście z nami wszyscy. Bardzo Was kochamy. Życzymy Wam super udanego. Życzymy Wam super. U... U... Co to kurwa było? Nie Czy wiem. No, Rwal, udzielam się. Do, idziemy do domu. Życzymy Wam super udanego weekendu. Yy, bądźcie z nami yy, i co? Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano. Trzymajcie się. Hej. Pach. 7 rano. 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 Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano. Dobra, no już was klikamy. Pa.